to w takim razie zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zacznę może od takiego klasycznego przedstawienia naszego gościa. Jest z nami dzisiaj dziennikarz Onetu, dokumentalista, wykładowca dziennikarstwa, zdobywca europejskiego Pulitzera i dwukrotny laureat Grand Press, autor kilku książek i, co najważniejsze, absolwent klasy obywatelskiej naszego 8 LO, czyli pan Janusz Szwertner. Dzień Poprosiłabym dobry. O brawa. Dzień dobry. Jeśli mógłbym jeszcze raz prosić o oklaski, bo absolwent klasy pana Mariusza Szwenka, który jest z nami w pierwszym rzędzie. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie przeszedłbym z klasy do klasy, więc dużo mu zawdzięczam. Dobrze, to zanim przejdziemy do rozmowy, to tylko taka kwestia czysto techniczna. W czasie rozmowy możecie zadawać pytania. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to proszę podnieść rękę w górę. Ola Mikoś podejdzie z mikrofonem i będziecie mieli możliwość je zadać. A ja chciałabym zacząć od tego, że no właśnie, jest pan absolwentem naszego liceum. Jak się pan czuje w trakcie powrotu tutaj? Niezbyt dobrze się czuję, jak mówisz do mnie na pan. Dziwnie i staro dosyć, więc możemy przejść na ty. A poza tym się czuję super, bo bardzo lubię w ogóle odwiedzać miejsca, w których byłem kiedyś. Nie dotyczy to tylko szkoły moim. Jestem w ogóle z Krakowa i mam takie marzenie, żeby, a jako że mieszkałem w różnych mieszkaniach w swoim życiu, moi rodzice są po rozwodzie, więc raz mieszkałem tu, raz tam. I mam takie marzenie, żeby w ogóle poodwiedzać te wszystkie stare mieszkania. Jakoś mnie to kręci wchodzenie do przestrzeni, w których nie było mnie na przykład od 20 lat albo 25 lat. Miałbym ochotę pójść na ulicę Zygmunta Augusta w Krakowie przy Parku Strzeleckim, zapukać do tych ludzi, którzy dzisiaj tam mieszkają i się zapytać ich, czy mogę się rozejrzeć po kuchni, po łazience, wejść do salonu, chwilę pooglądać telewizor u nich, bo jakoś mi to, nie wiem, jakoś mam wtedy takie ciarki lekkie. Dlatego jak tutaj przyszedłem wcześniej, to rozejrzałem się dookoła. W sumie nic się nie zmieniło, więc pochodziłem w kółko i stwierdziłem, że okej, to już mam zaliczone. Ale tak, jeśli pytasz od takiej strony zaproszenia mnie tutaj, to już tak zupełnie szczerze, bardzo serdecznie gratuluję. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Mam olbrzymią sympatię do ósemki. Uważam, że to jest super szkoła. I ja też oczywiście rozumiem, że wszystkim pasuje tutaj być, bo nie trzeba być na lekcjach, chociaż słyszałem, że religia i informatyka w tym czasie. No, przynajmniej to dla jednej klasy. Dla jednej klasy, ale no, dla mnie to jest tak super wyróżnienie, super zaszczyt i w ogóle bardzo dziękuję. Chciałem też pozdrowić Tomasza Włoczkowskiego, który mnie też tutaj zaprosił i od którego słyszałem... To się nagrywa? Nagrywa się, to Tomek. Pozdrawiamy cię serdecznie, a przede wszystkim wysyłamy wsparcie i przytulamy mocno do serduszka twoją córkę, która ma gorączkę, przynajmniej według oficjalnej wersji. Tak, dołączamy się do tego, myślę, wszyscy. Czyli jak rozumiem, nie tylko powrót do 8 liceum, ale też do Krakowa. I wspomnienia z liceum, jak rozumiem, też są pozytywne. No tak, tak, zdecydowanie. To był, wydaje mi się, że po latach, że to był najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać, 8. Pamiętam, że się zastanawiałem nad kilkoma szkołami, chyba wtedy nad też takie szkoły modne w Krakowie, 1, 2, no do 5 to tam nigdy nie rozważałem, zawsze mi się kojarzyło, że za dużo się tam trzeba uczyć, chociaż w 8 też się trzeba dużo uczyć, oczywiście, ale bez przesady, więc nie, wspominam bardzo, bardzo miło, bardzo dużo wyniosłem, bardzo też miło wspominam lekcje właśnie te, które później były dla mnie dosyć ważne w związku z tym, czym się zajmowałem, więc lekcje WOS-u, czy historii, czy języka polskiego, lekcje z romantyzmu i w ogóle były bardzo, bardzo fajne, więc tak, to jest super wspomnienie. No, oczywiście mógłbym opowiadać pewnie 2 godziny o różnych anegdotach, różnych wspólnych wyjazdach, które mieliśmy, klasowych i tak dalej i tak, bardzo, bardzo no, ważna część w moim życiu, ta szkoła. Właśnie też miałam o to pytać, czy to, czego nauczył się pan w liceum, w jaki sposób wpłynęło na to, kim stał się pan później? Szczerze nie. W sensie mogę oczywiście mówić w samych superlatywach o tej szkole, bo to był świetny, bardzo wartościowy czas. Natomiast nie, wpływ na to, co robię obecnie, miało to, że nie wiem, jak miałem 12 lat, to się zakochałem w dziennikarstwie i zawsze chciałem być dziennikarzem, więc nawet jeśli natrafiłbym na szkołę, która jakąkolwiek, czy to gimnazjum, bo wtedy już pracowałem, czy
czy później liceum, które w jakiś sposób by mnie, nie wiem, z jakichś dziwnych powodów odżegnywało od tej drogi, to i tak bym nią poszedł. Natomiast nie, no muszę powiedzieć, że miałem tutaj gigantyczne wsparcie i to tylko mnie jeszcze tak jeszcze bardziej utwierdzało w przekonaniu, że jest, że łatwo dosyć było w moim życiu natrafić na ludzi, którzy mnie bardzo wspierali w tym, co chcę robić. I właśnie czy pan Szwęk, czy pozostali nauczyciele języka polskiego, czy w osób, bardzo często było nawet takie sprawy, że mnie dopytywali o to, co robię, o jakieś teksty, bo wtedy też już dużo dosyć pracowałem. A jako, że też miałem też od dosyć wczesnych lat coś takiego, że wszystko było ważniejsze niż, znaczy najważniejsze była moja praca, ważniejsza niż najpierw niż szkoła, a potem niż studia, to z podkreśleniem właśnie studiów, bo moja historia studencka jest bardzo skomplikowana. To, no to tak, to ja do tej pory mam takie historie w głowie, jakby takie nawet drobne rzeczy, wiesz, one są strasznie fajne i łatwo się zapamiętuje później i moim zdaniem one mają takie duże znaczenie, nie jakieś tam takie wzniosłe, wiesz, słowa, tylko to, że nauczyciele no, dopytywali, cieszyli się, to była taka czysta empatia, nie, czysto takie, myślę, że to są najlepsi nauczyciele, jacy są w ogóle, tacy, którzy się dowiadują i w ogóle interesują tym, co ktoś robi sobie na boku. Czy to pisze teksty, czy tańczy, czy śpiewa, czy cokolwiek. Myślę, że jak tutaj jest pewnie wiele utalentowanych ludzi i jeśli coś robicie po godzinach, to pewnie cenicie to, jeśli nauczyciele was tych wspierają i was o to wypytują, więc ja zawsze mogłem na coś takiego liczyć. Więc w tym sensie to był taki jeden z etapów, który mnie jakby jeszcze bardziej utwierdzał w przekonaniu, że warto robić to, co robię. Natomiast tak szczerze, to wpływ na to, gdzie dzisiaj jestem, to tak największy miałem sam i moi rodzice. A dobrze, miałam nie mówić na pan i już się poprawiam. Chciałam też spytać, w twoim przypadku ta przygoda z dziennikarstwem zaczęła się bardzo wcześnie i jak ona właśnie się zaczęła? Co sprawiło, że zainteresowałeś się dziennikarstwem właśnie? Tak, to się zaczęło wcześniej. W ogóle jeśli ktokolwiek z was się interesuje dziennikarstwem albo mediami, to w ogóle polecam tak zaczynać wcześniej. W mediach jest dużo takich, wbrew pozorom, zwariowanych dosyć ludzi, którzy, jeśli się ich będzie bardzo dużo męczyć, to będą was wspierać i poklepywać po plecach. U mnie się zaczęło, że już zacząłem pracować, jak miałem 14 lat. To był taki miesięcznik Dlaczego się nazywał. Ogólnopolski miesięcznik studencki, bardzo fajny, on już nie istnieje. Swoją drogą felietonistą tam był Jarek Kuźniar, z którym później się spotkałem w Onecie już w pracy. I wyglądało to tak, że po prostu wszedłem kiedyś do jakiegoś kiosku czy sklepu, no to było 16 lat temu. I pośród wszystkich magazynów, jakie były, najbardziej spodobało mi się to właśnie czasopismo. Miało super po prostu okładkę, było piękne i bardzo chciałem tam pisać. W wieku 14 lat miałem główny problem taki, że nie za bardzo umiałem pisać. To był właściwie dosyć wielkie przeciwwskazanie do tego, żeby zostać tam dziennikarzem. Ale pamiętam, że do nich dużo pisałem, maili, dzwoniłem, oni mieli siedzibę w Warszawie i w końcu powiedzieli, że okej, żebym coś przysłał. Napisałem jakiś tekst i do tej pory nie rozumiem. Oczywiście po wielu latach poznałem tych ludzi i to też na tej mojej drodze są niezwykle ważni, no bo wiecie, redakcja dosyć duża, to było takie duże wydawnictwo i nagle pisze jakiś 14-latek z Krakowa, że chce u nich pracować i no szczerze mówiąc jestem zadziwiony do dzisiaj, że dali mi taką szansę i się mocno wkręciłem. Wyglądało to tak, że pisałem teksty, one były niezbyt dobrze napisane, wysyłałem je do mojej mamy najpierw. Moja mama mi poprawiała jakieś podstawowe błędy, później mi je odsyłała ten tekst. Tekst wysyłałem do redakcji, oni 80% tego tekstu zmieniali, poprawiali i drukowali pod moim nazwiskiem. I ja w ten sposób, szczerze mówiąc, jako 14-15-latek to już nieźle prosperowałem, bo dosyć dobrze tam zarabiałem jak na tamte czasy. No ale później się nauczyłem pisać już jednak i ja byłem takim człowiekiem wtedy, jako taki 14, 15, 16 latek w tym miesięczniku, który robił im wywiady pisał różne teksty, ale też robiłem wywiady z różnymi znakomitościami z Krakowa właśnie. Więc ja na przykład robiłem wywiady wtedy z Jerzym Szturem, z Anną Dymną, z Janem Rokiną, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jak się dzisiaj testowo przejdziemy na rynek, to na pewno spotkamy akurat Bracko będzie szedł Turnał, Wodecki już niestety nie żyje, ale generalnie Annę Dymną też prawdopodobnie prędzej czy później gdzieś spotkamy. Więc ja tych ludzi, którzy się najbardziej kojarzyli z Krakowem, prowadziłem z nimi wywiady. Swoją drogą mam takie wspomnienie wywiadu z Anną Dymną z tego okresu. Mój główny problem wtedy polegał na tym, że byłem bardzo młody. Byłem chyba w okresie, nie wiem, czy byłem przed mutacją, po, no mój głos nie brzmiał jakoś zbyt poważnie. Jak dzwoniłem do tych ludzi, takich osobistości typu Jerzy Sztur, to największym moim problemem, poza takim stresem jeszcze wtedy,
było to, że się zorientują, że mają do czynienia z jakimś kurczę mega młodym chłopcem, nie? Że który się tutaj powołuje, że jest dziennikarzem, chce się z nimi spotkać na wywiad, ale głos ma jak taki piskliwy 14-latek, co nie? I więc ja się bardzo skupiałem na tym, żeby mówić tak trochę grubiej w trakcie tych rozmów. No, a potem stwierdziłem, że i tak zobaczą, z kim mają do czynienia już na miejscu. I pierwsze moje wspomnienie jest takie, że wszyscy oni, których wymieniłem, czy to Sztur, czy Dym Naczyni, byli niezwykle tacy profesjonalni, nie? To znaczy, jak już się spotykali, to traktowali mnie, mówili panie redaktorze, wszyscy mi stawiali swoją drogą, chyba uznali, że mnie nie stać na to, co oni chcą zamówić. Zresztą zawsze widzieliśmy się zwykle w restauracji Loża, gdzie było dosyć drogo na rynku głównym w Krakowie. Ale pamiętam taką sytuację z Anną Dybą, tak sobie rozmawiamy. Oczywiście wtedy się uczyłem tego wszystkiego, byłem dosyć mocno zestresowany, jak się prowadzi wywiad, jak to się robi. No i zawsze, aż mi tak serce rosło i tak oczy coraz większe się stawały, jak w trakcie tych rozmów, bo kocham w ogóle przeprowadzanie wywiadów, to jest bardzo interesujące przeżycie. I rozmawiamy tak jedną, drugą godzinę z Anną Dymną. Już wtedy się zorientowałem, że wywiady mogą być długie. To znaczy, że to jest fajnie, jeśli tak możemy długo porozmawiać, że to nie musi trwać pół godziny, tylko możemy siedzieć 4 godziny, żeby dobrnąć do jakichś najlepszych, ciekawych historii czy wspomnień. I Anna Dymna bardzo dużo paliła papierosów. Papierosa za papierosem. Widziałem, że to też ma wpływ na komfort rozmowy, jaki miała. Ale w pewnym momencie jej się paczka skończyła. I tak popatrzyła wymownie na mnie. No ja tam miałem wtedy 15 lat i no i tak się poczułem, że jako facet to powinienem tak jakoś zareagować, nie? No bo ona tak przewraca tą paczką papierosów, widzę, że jeszcze chce porozmawiać, ale tak spostrzegłem się, że ona raczej bez dymka to już jej się nie będzie chciało ze mną siedzieć. No więc oczywiście zaproponowałem, że pani Anno, to ja skoczę po te papierosy, ona o, wspaniale, to super, to ja tutaj poczekam na pana, nie? No i się pamiętam, wtedy strasznie stresowałem, bo uznałem, że wtedy wszystko wyjdzie na jaw, to znaczy, że ja nie mam w ogóle nawet 18 lat, przyjdę i powiem, że mi nie sprzedali nigdzie papierosów i będzie straszny wstyd i że ucierpi na ten wywiad. No ale jesteśmy w Krakowie, więc w pierwszej tej budce na rynku głównym od razu mi pani sprzedała. No i wróciłem z tymi papierosami i zrobiliśmy ten wywiad. Ale to były takie właśnie moje początki. Pozdrawiamy tak Annę Dymną. Ja po prostu nie mogłem zrozumieć wtedy. Później poznałem tych ludzi osobiście po wielu latach, bo oni też pracują do dzisiaj w mediach, że taki 14, 15, 16-latek przysyła jakieś teksty, oni poświęcali naprawdę strasznie dużo pracy. Ja dzisiaj po tym wspomnieniu z nimi związanym mam tak, że jeśli ktokolwiek do mnie wysyła dzisiaj tekst, a jest bardzo młody, to chociaż naprawdę strasznie mi się czasami nie chce, zwłaszcza jak coś jest bardzo źle napisane, bo wtedy jest ciężko nad tym pracować po prostu, to staram się to zawsze robić, ponieważ nie mogę, bo ciągle mam w głowie to, że oni to zrobili. I chyba jak się takiemu 14-15-latkowi pokaże, że dajemy ci trochę czasu, widzimy twoją pasję i chociaż jeszcze tego nie umiesz za bardzo robić, to będziemy drukować twoje teksty i jeszcze ci za to płacić w dużym magazynie, to tak mocno zostaje w głowie. Miałem też taką jeszcze wcześniej historię, bo jak miałem 12 lat, to założyłem swoją stronę internetową, a to był czas raczkującego internetu. Jeszcze nikt za bardzo dokładnie, a zwłaszcza moi rodzice nie za bardzo wiedzieli, czy mój tata, na czym ten internet w ogóle polega, nie? Jeszcze. Chociaż już tak mniej więcej wszyscy wiedzieli. Ja założyłem, byłem fanem, do tej pory jestem fanem klubu piłkarskiego Widzew Łódź. Założyłem wtedy stronę internetową Widzewa. Prowadziłem ją. I tak miałem 12 lat wtedy, nie? I ten biznes mi się rozrósł strasznie. Znaczy coraz lepiej mi to szło. No jak po latach zobaczyłem treść tych artykułów, które tam pisałem, to dosyć zabawnie to wygląda. No ale miałem swoich tam fanów tego portalu, który tworzyłem. I to był taki czas po pierwsze raczkującego internetu, a po drugie wtedy pojawiły się na rynku w ogóle firmy bukmacherskie. Się bardzo reklamowały na stronach internetowych wtedy. I w ogóle o nic nie pytały, tylko mówiły, że chcą wykupić reklamę na miesiąc, nieważne statystyki strony, dzisiaj to jest w ogóle niemożliwe. Pamiętam, że miałem coś takiego, że miałem niecałe 13 lat i nagle firma zarejestrowana na Malcie zaproponowała mi wykup reklamy za 2000 euro. I ja w ogóle powiedziałem, no tak, to ja się zgadzam, zdecydowanie. I pamiętam ten proces tłumaczenia w ogóle mojemu tacie, że w ogóle coś takiego się dzieje, to znaczy, że do mnie w ogóle napisała firma z Malty, że chce się u mnie reklamować. Zarobię na tym astronomiczną kwotę, jak na tamte czasy już w ogóle. I że, no dlatego, że nie mam osobowości prawnej, w ogóle nie mam zarejestrowanej niczego, nie mogę w ogóle przyjąć tych pieniędzy. Nie prowadzę firmy, to wszystko jest w ogóle tak po prostu taka hobbystyczna zabawa 12-latka.
Pamiętam, że mój tata, który prowadzi firmę, która produkuje szyby do maszyn, na przykład do krajarnic mięsa, poszerzył swoją działalność wtedy też na wydawanie mediów i udało nam się to wtedy spieniężyć. W wielu zawodach jednak trudno jest się przebić w tak młodym wieku, a z tego co mówisz wynika, że w dziennikarstwie nie ma to jakiegoś większego znaczenia. No tylko, że ja jestem życiowym optymistą i wszystko co mówię, ja jakby polecam, żeby myśleć tak jak ja, bo moim zdaniem to w niczym nie przeszkadza i dużo jakby ułatwia. Ale pewnie jakby postawić tu zamiast mnie kogoś innego, kto pracuje w mediach, to mógłby przedstawić absolutnie zupełnie inny obraz świata, nie? I jakby nie mam na to wpływu, bo ja jakąkolwiek rzecz mnie nie zapytasz, tak od urodzenia mam, że będę w ogóle mówił optymistycznie prawdopodobnie. No może nie oprócz psychiatrii dziecięcej, którą się zajmuję, bo tam jest tragedia, ale jeśli chodzi o tą sytuację, to mam takie wspomnienia takich wykładów, którzy prowadzą, na przykład mój szef Bartek Węglaczyk prowadzi, byłem kiedyś na zajęciach ze studentami, które prowadził i albo podobnie jest taki wykład w internecie Kuby Wojewódzkiego, który miał ze studentami. I oni mówią coś takiego na początku, patrzą na taką grupę właśnie tych studentów dziennikarstwa i mówią, 99% z was nie zrobi żadnej kariery w tym zawodzie. To jest na dzień dobry, to jest pierwsze 5 minut wykładu. I to jest w jakiś sposób brutalnie szczere, w jakiś sposób prawdziwe, tylko że moim zdaniem znowu widzę w tym jakiś optymizm, co jest paradoksalne, nie? Bo moim zdaniem jak oni to mówią, to ten 1%, który zrozumie prawdziwy przekaz tych słów, czyli okej, on tak twierdzi, bo on już jest w tych mediach od lat, on sobie poradził, to jeśli ten 1%, który potraktuje to jako taką prowokację, na zasadzie okej, tutaj przyszedł jakiś taki koleś i mówi, że się nie da, a ja to przecież kocham, więc raczej się zrobię wszystko, żeby się przebić, to pewnie taką osobę to może wręcz nakręcić, nie? Więc te słowa, które oni mówią, które brzmią tak właśnie, że jest beznadziejnie, że się nic nie da, że w ogóle w mediach już nie ma pracy i nie można zrobić, i nie można jakby żyć z dziennikarstwa i ze swojej pasji, to te 99% prawdopodobnie potraktuje te słowa jako płynące od jakiegoś autorytetu i stwierdzi, dobra, to może zmieniam ścieżkę w swoim życiu. I bardzo możliwe, że to dla nich też będzie bardzo dobra decyzja. Bo jeśli oni na podstawie takich słów stwierdzą, że może nie warto jednak, to może pójdą w różnych kierunkach innych w swoim życiu. Widocznie jednak nie mieli takiej aż pasji i miłości do dziennikarstwa i bardzo możliwe, że po 20 latach stwierdzą, że to była właściwa droga. A ten 1%, który mnie najbardziej interesuje, no to pójdzie na przekór i im też się uda, więc to pytanie jest po prostu według mnie zawsze o to, kto jak bardzo chce, a ja wszystkich, którzy mówią, że nie ma w ogóle szans na to, to polecam, żeby po prostu się kontaktować z takimi ludźmi jak ja, z mediów, z Onetu czy z innych miejsc i po prostu szukać gdzieś swojej drogi. Dla jakich ludzi w takim razie jest to zawód? Czy są jakieś cechy, które po prostu trzeba mieć, żeby być dziennikarzem? Są bardzo różni dziennikarze. Na przykład pamiętam, że jeden mój przyjaciel, dziennikarz, opowiadał kiedyś na spotkaniu takim podobnym jak tutaj, że jego główną cechą, zanim został dziennikarzem, było to, że był strasznie nieśmiały. A mi się wydaje, że nieśmiałość się kojarzy absolutnie z każdym, może się kojarzy z każdym zawodem, ale no nie z dziennikarzem, którego zawód polega na tym, żeby rozmawiać, dzwonić, męczyć, pytać, występować często, zabierać głos. A jednak on był bardzo nieśmiałym człowiekiem i dziennikarstwo go zmieniło. Nabrał takich cech pewności siebie w toku pracy swojej. Jest tak wiele, wiesz, gałęzi dziennikarstwa i tak wiele różnych jego odcieni, że ciężko tak odpowiedzieć konkretnie na to pytanie. Mogę ci powiedzieć o tym, czym ja się zajmuję, czyli takim gałęzią bardziej związaną z reportażem, z dziennikarstwem śledczym. Wydaje mi się, że na pewno się przydaje jakaś odwaga. Jeśli się zajmujesz tematami śledczymi, to opisując różne historie i zastanawiając się, czy możecie spotkać coś złego w związku z tym, to znam iluś takich dziennikarzy śledczych, którzy dosyć w mojej opinii nabawiło się wielu problemów psychicznych przez takie myślenie, nie? Więc na pewno taka rozwaga, ale jednak odwaga w podejmowaniu tematów, które gdzieś są skrywane, które są niewygodne, o których wszyscy milczą, które są tematami tabu, które są, co do których zdajemy sobie sprawę, że jeśli wyciągniemy je na wierzch, a wcześniej były głęboko skrywane, to może stać się to niebezpieczne. Więc myślę, że to jest istotne.
No, uczciwość jest ważna. Ja w tematach, które opisuję, często jest tak, że jakimś bohaterem tekstu czy reportażu, który piszę, nie wiem, czy to są teksty dotyczące molestowania seksualnego, czy mobbingu, czy jakichś innych zjawisk, no to często jest tak, że jest jakiś czarny bohater tego reportażu. To jest osoba, która na przykład według nas właśnie zrobiła coś niewłaściwego. No i my jakby w swoich tekstach demaskujemy to, pokazujemy, jak było naprawdę, obnażamy. I wydaje mi się, że jest taka, i tutaj jest taka uczciwość, która nie, polega nie tylko na tym, że kierujemy się tym, że chcemy pokazać, że działo się jakieś zło i teraz pokażemy i spróbujemy temu przeciwstawić, ale wydaje mi się, że jeszcze trudniejsza uczciwość to jest uczciwość wobec właśnie tych negatywnych naszych bohaterów, która polega na tym, żeby mieć odwagę, zmierzyć się z nimi, żeby dać im szansę skonfrontowania się z tymi ustaleniami, które mamy, które dotyczą, nie wiem, na przykład jakiegoś polityka, który, nie wiem, przeprowadził jakąś korupcję na przykład, nie? Albo jakiegoś szefa firmy, który mobbingował, albo, nie wiem, dyrektora teatru, który molestował seksualnie. Rzucam takie przykłady, które są znane w ostatnich latach. No to jednak często też uczciwość polega na tym, żeby, no wiesz, żeby także pójść do niego, nie? Porozmawiać. Nawet jakby my jesteśmy, ja też jest tak, że dziennikarze nie, przynajmniej ja nie traktuję osobiście tych historii, nie? Czyli oczywiście, mam jakieś swoje zdanie, uważam, że mobbing jest strasznym złem, molestowanie seksualne jest strasznym złem i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej to jest jakby sprawa, która jest dla mnie zawodowa, ja to opisuję, nie? Więc jakby wydaje mi się, że taką istotną cechą w tym zawodzie, który ja wykonuję, jest właśnie taka pełna uczciwość. Zarówno do taka oczywista, podstawowa empatia wobec na przykład ofiar, wobec naszych informatorów, z którymi rozmawiamy, ale istotne jest właśnie, a często bardzo trudne, jest to, żeby konfrontować się także i traktować w pełni uczciwie, niezależnie od tego, co zamierzamy ujawnić, też tę stronę, którą my uważamy za tą tak stereotypowo złą. Empatia jest, wydaje mi się, też ważna w dziennikarstwie, ale ona jest ważna w ogóle pewnie w życiu bardzo. Pytam o to też, o to wszystko też dlatego, że dziennikarstwo jednak wydaje mi się taką popularną ścieżką kariery, rozważaną przez wiele osób na jakimś etapie życia. Ale w takim razie trzeba mieć pewne wartości i jakiś cel w tym wszystkim. Czy można tak sobie pewnego dnia stwierdzić, że o, zostanę dziennikarzem, spróbuję? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak stwierdzić, że o, zostanę dziennikarzem, bo w sumie nie mam innego pomysłu na siebie i może to będzie, ale nie czuję tego, to właśnie w dzisiejszych czasach będzie tak jak z tymi 99%, co powiedziałem. Czyli to nie wystarczy, raczej to nie jest wtedy właściwa ścieżka. Moim zdaniem dziennikarzem, już zwłaszcza w dzisiejszych czasach, warto być tylko wtedy, jeśli się słyszy to słowo i już się ma takie, wiesz, ciarki, nie? To znaczy już po prostu chcemy iść to robić, nie? Mi to jakby nie mija, nie? Po dzisiejszym spotkaniu siadam do pisania tekstu, który siedzi w głowie, będzie w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że będzie bardzo głośny i po prostu mam ochotę już przy nim siedzieć, nie? Bo mnie to po prostu bardzo ciekawi i mnie to bardzo kręci. Ale z drugiej strony jest, tak jak już wspomniałem, też wiele, wiele gałęzi dzisiaj dziennikarstwa, więc jeśli ktoś po prostu lubi, nie wiem, podróżować, poznawać ludzi, przeprowadzać wywiady. Też pamiętajmy, że dziennikarstwo ma dużo takich fajnych aspektów. Na przykład wyobraźcie sobie osobę, którą bardzo lubicie, cenicie. Czy to będzie jakiś artysta, czy ktoś, czy jakiś aktor, czy jakiś naukowiec, czy jakiś pisarz, czy jakiś sportowiec, czy ktokolwiek inny, czy jakaś gwiazda. No to właściwie dziennikarstwo jest jedynym zawodem, który pozwala nam wyciągnąć telefon i do niego zadzwonić i go poznać, nie? To jest taki, od zawsze to niezmiernie lubiłem w tym zawodzie. Dzięki temu poznałem i spotkałem ludzi, których najbardziej ceniłem w życiu. No bo nie ma takiego innego zawodu, bo chyba, że wpadniecie na taki. No może być na przykład prokurator, jest szansa, ale to musiałby postawić zarzuty takiej osobie, co nie sprzyja dobrej relacji. Albo terapeuta, ale to ktoś musi mieć depresję, żeby do niego przyjść. Więc raczej dziennikarz jest taką jedyną osobą, która może wyciągnąć telefon i powiedzieć, ja na przykład miałem takiego, a poza tym, że nie wiem, zawsze, nie wiem, na przykład dla mnie dużą przyjemnością, jestem fanem piłki nożnej, więc w sumie kiedy miałbym się z tym Robertem Lewandowskim w życiu spotkać? A kiedyś pisałem też do magazynu Playboy i do Playboya zrobiłem duży wywiad na przykład z Robertem Lewandowskim. I to jest dla mnie takie odhaczone, fajnie, fajna przygoda w życiu, poznanie człowieka, którego bardzo cenię. Moim największym życiowym autorytetem był taki artysta, który już nie żyje, który nazywa się Robert Brylewski. To był od wczesnych lat mój taki właściwie największy autorytet życiowy, taki nie licząc mojej rodziny.
No i też jakby zawsze to było dla mnie super sprawa, że dzięki temu zawodowi ja mogę się z nim poznać i go spotkać. No natomiast jeśli miałbym na swoim przykładzie, tak pointując twoje pytanie, właściwie te dwa, no to ja się zorientowałem, bo później powiedziałem o tym miesięczniku, w którym pracowałem, później pracowałem też w Przeglądzie Sportowym, byłem takim dziennikarzem, który pisał o sporcie przez chwilę, ale ja się na pewnym momencie zorientowałem, że jest jedna rzecz, która mnie tak najbardziej kręci. Niezależnie od tego poznawania ludzi, które jest fantastyczne, od podróżowania, bo miałem też okazję być w takich miejscach dzięki tej pracy, w których w ogóle jako turysta nie miałbym prawa się nigdy znaleźć. Ale ja jednak w pewnym momencie odkryłem coś takiego, że mnie najbardziej kręci jedna rzecz w tym zawodzie i ciągle się tego trzymam. Odkryłem, że to jest taki zawód od spraw beznadziejnych. Są jakieś totalnie beznadziejne sprawy. Coś się kompletnie komuś zawaliło, co nie? Nie wiem, ktoś ma jakąś tragedię życiową i był z nią już wszędzie. Tak, nie wiem, wyobraźmy sobie, bo to jest dosyć tematyka, która mnie ciekawi, ale też była głośna w Polsce. Ludzie niesłusznie skazani na więzienie. Nie? Tomasz Komenda skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Nie? Ale mi bliższy jest taki przypadek takiego człowieka, który nazywa się Arkadiusz Kraska i to analogiczna historia, tylko że ze Szczecina. Facet był w 1999 roku skazany za dwa zabójstwa, których nigdy nie popełnił. Został skazany na dożywocie. Według wielu to przez lata była pomyłka sądowa, natomiast on mówił, że jest niewinny, ale każdy mówi, że jest niewinny, więc tą sprawą się nie zajmowano. On przez 20 lat później siedział w więzieniu. No i to jest przykład takiej sprawy beznadziejnej, tak? Arek czy inni tacy ludzie, którzy są w różnych swoich beznadziejnych sprawach, idą z nimi wszędzie. Idą z nimi na policję, na prokuraturę, do sądu, ale w sądzie jest jeden, drugi, trzeci wyrok. Idą do znajomych, do fundacji, do księdza proboszcza, który obok mieszka, no wszędzie już byli, nie? I nikt im nie był w stanie pomóc. Wszyscy mówią, słuchaj, to jest beznadziejna sprawa, nie? No ja sobie w pewnym momencie swojego życia odkryłem, że ci ludzie mają coś takiego, że jak już są zupełnie zrezygnowani, to dopiero wtedy wpadają na taki absolutnie szalony pomysł z ich perspektywy. Kurczę, to może do dziennikarza się zgłoszę, jak już tak wszędzie było beznadziejnie, nie? Bo dziennikarze się ludziom często kojarzą z takimi frikami, którzy okej, niby to już wszystko tak, to już wyroki, wszyscy to sprawdzili, a my jeszcze raz sprawdzimy, nie? Historia Arkadiusza Kraski jest taka, że w 2019 roku po 20 latach spędzonych w więzieniu wyszedł na wolność. Okazało się, że tych zbrodni nie popełnił. Gdyby nie dziennikarze, tutaj zwłaszcza taka dziennikarka Ewa Ornacka i nasze wsparcie, on by nigdy z tego więzienia nie wyszedł. Nie? Więc jakby, jak ja zrozumiałem w pewnym momencie, że jest szereg takich spraw, one są najczęściej właśnie takie śledcze, czyli że odkrywamy coś, co jest skrywane na bardzo głęboko, no to przykład Arkadiusza Kraski to jest taki przykład, który najbardziej mnie trzyma właśnie w takim uwielbieniu do tego zawodu, no bo jego sytuacja, przyznacie chyba, nie, że no nie jest fajnie siedzieć 20 lat w więzieniu, ale jeszcze gorzej jest siedzieć na dożywociu niesprawiedliwie, nie? On jednak po 20 latach wyszedł, więc jego sprawa beznadziejna z beznadziejnej uczyniła się bardzo dobrą, nie? Arek dzisiaj mieszka w Warszawie ze swoją żoną, która na niego czekała od 20 lat, gdy on był w celi, zawsze mu wierzyła, ze swoim synem. Swoją drogą wspomniałeś, że prowadzę zajęcia ze studentami od kilku lat i Arek był całkiem niedawno naszym gościem na zajęciach, bo jedno z zajęć, które przeprowadzam ze studentami, polega na tym, że tak jak tutaj wchodzicie na zajęcia i ja im mówię, że słuchajcie, za 45 minut tu będzie pewien człowiek. Mówię im imię i nazwisko i mówię im tyle. Zostawiam wam z tych imieniem i nazwiskiem, możecie sobie googlować, sprawdzać i tak dalej, ale ja nic nie mówię, on tu jest za 45 minut i robicie z nim na żywo wywiad, nie? Wy się zajmujecie życiem prywatnym, wy się zajmujecie życiem tam zawodowym, powiedzmy, a wy jeszcze czymś tam innym, nie? I Arek przyszedł w ogóle, odpowiadał na bardzo trudne pytania. Ale to była taka sytuacja. Są też oczywiście takie historie zupełnie, które z beznadziejnych się, na przykład ta sprawa psychiatrii dziecięcej, to ona jest, o którą często jestem ostatnio pytany, no to ona jest przykładem sprawy beznadziejnej, której jeśli cokolwiek mi się udało z nią zrobić, to z beznadziejnej na bardzo złą albo na fatalną, nie? Czyli tak w sumie nie za dużo się udało, ale zawsze beznadziejne to jest najgorsze, co może być, bo oznacza brak nadziei. Bardzo zła to już jest jakiś potencjał zmiany, więc dla mnie na przykład to było kluczowe w ogóle, nie? Czemu w pewnym momencie tak się bardzo chwyciłem tego zawodu i czemu poczułem, że to jest taka dla mnie najfajniejsza rzecz, którą mogę w życiu wykonywać. Więc jeśli też pytałaś o te cechy, to jeśli ktoś odczuwa radość, taki rodzaj spełnienia czy satysfakcji w związku z tym, że może w takich małych dziedzinach odmieniać jakąś rzeczywistość typu sprawić, że człowiek, który siedział na dożywociu, wyszedł z tego więzienia i zadziała się sprawiedliwość, to wtedy, jeśli się ma takie cechy w sobie, to na przykład tą działką dziennikarstwa, którą ja się zajmuję,
warto się zajmować. Ale jeśli ktoś na przykład lubi chodzić na mecze za darmo i opisywać, to warto zostać dziennikarzem sportowym. O, jest, oczywiście dziennikarstwo sportowe to jest coś znacznie szerszego. Ale czy ktoś lubi, nie wiem, ktoś się interesuje show biznesem, może pracować i robić rozmowy z gwiazdami, influencerami itd., itd. Więc jakby to w dużej mierze zależy, kim jesteśmy, ale w każdym tym sensie uważam, że warto, jeśli się to po prostu czuje. Do kwestii psychiatrii dziecięcej będę chciała jeszcze wrócić w dalszej części. Teraz chciałabym zapytać, no, bo kiedy pan zaczynał, kiedy ty zaczynałeś swoją drogę z dziennikarstwem, to jednak wyglądało to trochę inaczej niż wygląda teraz. Tak zakładam, że rozwój internetu i portali społecznościowych, portali informacyjnych, wszystko to mocno zmienił. Jak to teraz wygląda i czy teraz lepiej zaczynać właśnie w internecie niż w taki klasyczny sposób od gazet, jakichś tradycyjnych artykułów? To na pewno, bo gazet już prawie nie ma i zaraz w ogóle nie będzie, więc wydaje mi się, że zdecydowanie już zostaje w dużej mierze internet. Mam nadzieję, że trochę gazet przetrwa, jeśli o to pytasz, bo jest taki trochę dowodów na to, że można robić takie przepiękne rzeczy i piękne gazety po prostu. Zresztą na Zachodzie dużo powstaje takich fajnych rzeczy, które się ciągle dobrze sprzedają, aczkolwiek no to już nie jest dzisiaj droga, to zdecydowanie, ale ona otwiera za to inne możliwości i myślę, że jest dużo takich przecież też dziennikarzy właściwie, jakkolwiek ich nazywać, czy blogerów, czy w jakiś inny sposób, którzy jakby korzystają z tych nowych czasów, po prostu wrzucają jakieś swoje treści do internetu i dzięki temu są znani. Swoją drogą założyłem też kiedyś swoją gazetę. Nazywała się w ogóle Magazyn Krakowski. Właśnie tutaj, tuż po tym, jak opuściłem to liceum i zaciągnąłem pożyczkę od moich rodziców. Zbankrutowałem bardzo szybko i w ogóle nie oddałem ich tych pieniędzy. W każdym razie tak, nazywa się Magazyn Krakowski i właśnie to było takie... Ja próbowałem jeszcze właśnie tak trochę uratować ten świat, który moim zdaniem już odchodził. Każdy numer tej gazety był w ogóle, to była taka pięknie malowana przez moją przyjaciółkę okładka. No, ale czasy się okazały brutalne i niestety... Ale podobno jest tak, na przykład w Stanach Zjednoczonych podobno się pyta, ile razy zbankrutowałeś na początek, więc ja na razie raz. A czy rodzice w takim razie byli jakoś wspierający w tej drodze, skoro... Skoro pożyczyli mi kasę, to tak. I do nich nie wróciła? Byli bardzo wspierający zawsze. W ogóle taką super pierwszą gazetą, którą... Bo ja mam na imię Janusz. No, nie miałem na to wpływu, ale w domu jestem nazywany Kuba. Bo to taka historia, że jak byłem... No może nie istotna na dzisiejszym spotkaniu, ale tak kontekst czasem warto wyjaśnić. Jak byłem w brzuchu mojej mamy, to wszyscy uznali, że będę Kubą, jak przyjdę na świat, a później mi zmienili to imię 3 dni po urodzeniu, ale się przyzwyczaili do Kuba, więc do tej pory mówią na mnie Kuba. Ale to nie jest istotne, bo musiałem to tylko dlatego powiedzieć, bo pierwszą gazetą, którą stworzyłem w życiu jako dzieciak, nazywała się Gazeta Kuborcza. I wydawałem kilka egzemplarzy tej gazety, 4 konkretnie, a 4 dlatego, że mam mamę, tatę, brata i siostrę. I ona kosztowała 2,50. Opisywałem tam dosyć absurdalne rzeczy, głównie związane ze swoim życiem. A moje życie tam w wieku 7-8 lat nie było zbytnio bujne, więc odnotowywałem wszystko, chociażby to, że nie wiem, bolała mnie głowa, już można było takie rzeczy przeczytać w tej gazecie. Ale były też newsy inne ze świata i tworzyłem te egzemplarze i sprzedawałem mamie, tacie, bratu i siostrze. Więc nakład wynosił 4 i 100% nakładu się sprzedawało. I byłem do przodu zawsze odyszkę mniej więcej. Więc tak, oni zawsze mnie wspierali bardzo i no tak, myślę, że to się, słowo wsparcie jakby mówi wszystko w pełnym zakresie, zawsze bardzo. Jak ja jako 14-latek wysłałem te teksty, to jakoś tak szybko zrozumiałem, że moja mama po prostu uważa to za świetny pomysł i tyle. Jakby nie trzeba było wiele komentować, więc takie reakcje rodziców w stylu, no co ty w ogóle wyprawiasz, jeśli bym miała zareagować na zasadzie masz 14 lat, co ty wyprawiasz, że w ogóle próbujesz, to byłbym chyba mocno zawiedziony po latach, ale oczywiście moja mama raczej uważała to za znakomitą, słuszną drogę. To dobrze to słyszeć, że mogłeś liczyć na takie wsparcie w swojej rodzinie. Chciałam jeszcze też spytać, również pod kątem osób, które tu są. Słyszałam taką opinię, że studia dziennikarskie są stratą czasu, że nie warto na nie iść, bo dziennikarzem można zostać bez tych studiów. I wiem, że ty takich studiów nigdy na nich nie byłeś, nie skończyłeś, ale teraz sam dziennikarstwo wykładasz. Więc jaka jest twoja opinia na ten temat? Z tym się w ogóle wiąże taka anegdota, że ja w ogóle studiowałem 5 różnych kierunków w swoim życiu i od razu ujawnię, żadnego nie skończyłem.
Więc jestem wykładowcą dziennikarstwa, który jak miałem 25 lat, to zacząłem wykładać i wykładałem dla trzeciego roku najpierw. Więc studenci, którzy dostawali ode mnie zaliczenie, automatycznie przeganiali mnie w wykształceniu. Teraz prowadzę zajęcia z pierwszym rokiem, jakoś tak wolę, ale pamiętam, że a propos mojej mamy, że jak, tuż przed tym, jak zacząłem wykładać na SWPS w Warszawie, to zadzwoniła do mnie moja mama, bo ja wtedy jeszcze ciągle wierzyłem, że może któreś studia skończę. I moja mama wtedy zadzwoniła i powiedziała, a propos tego wsparcia, powiedziała, słuchaj, już jest jakiś tam akurat czas składania, zapisz się może jeszcze na studia, to może na dziennikarstwo się w końcu zapisz, to sobie skończysz, tam może się jakoś uda szybciej. Zresztą tam dużo wykładało osób, które znałem po prostu już z codziennej pracy, więc może miałbym jakoś łatwiej jako student. No i mama wtedy rzuciła, żebym się na ten SWPS zapisał jako student. No ja mamie powiedziałem jak zwykle, no mamo, tak, to tam będę pamiętał i tak oczywiście zapomniałem o tym. Nie zapisałem się wtedy, ale dosłownie, nie wiem, 2-3 tygodnie później, dosłownie po tej rozmowie z moją mamą, która zachęcała mnie do tego, żebym jako student zapisał się na Uniwersytet SWPS w Warszawie, zadzwonił do mnie SWPS w Warszawie i zapytał, czy chcę zostać wykładowcą. I dzwonię do mojej mamy i mówię, mamo, dostałem się. Mama, jak się dostałeś, jak nawet nie aplikowałeś? Ja mówiłem, że od razu jako wykładowca po prostu, bo mi to zaproponowali. Więc tam zacząłem wykładać, natomiast dziennikarstwa nigdy nie studiowałem. Najdłużej studiowałem filmoznawstwo, to w ogóle bardzo polecam, bo to jest bardzo fajny kierunek, polega na tym, że się czyta książki i ogląda filmy, to jest super. Ale nie mam, no jest takie modne mówienie właśnie o tym, że studia dziennikarskie są beznadziejne, no ale ja tak nie będę mówił, skoro sam, ja uważam, że moje zajęcia są super. Są strasznie ciekawe i w ogóle są tak świetne, że moim zdaniem warto je polecić. Czyli polecasz nam wszystkim swoje własne zajęcia. Ale jeśli miałbym rzucić kamyczek do ogródka, to wydaje mi się, że przez wiele lat mogły być strasznie nudne i nic nie dające studia. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, bo nigdy też nie studiowałem, ale z opinii, które słyszałem, wydaje mi się, że było dużo takiego wykładania dziennikarstwa. Z tego, co słyszałem, to czasem byłem przerażony, że w ogóle coś takiego się mogło dziać, bo słyszałem, że niektóre zajęcia dziennikarstwa polegały na tym, że studenci musieli się uczyć na przykład, jaki nakład miała jakaś gazeta 30 lat temu. A poza tym widziałem, że wielu wykładowców to byli ludzie, którzy byli teoretykami, a wydaje mi się, takie zajęcia mogą być nudne, bo szczerze mówiąc, dziennikarstwo to nie jest żadna teoria, to jest życie takie prawdziwe, nie? Dziennikarstwo to jest pójście na rozmowę i zrobienie wywiadu albo napisanie o tym, że ten człowiek, to nie ten człowiek dokonał tego zabójstwa, tylko ten, nie? A nie opowiadanie jakichś o teorii dziennikarstwa. No, czym jest wywiad? No to możemy sobie w półtorej minuty powiedzieć, czym jest wywiad, tylko bardziej należy się nauczyć, jak go robić, podzielić się jakimiś doświadczeniami, bo to czym jest wywiad, to taką teorię dziennikarstwa można zrobić w tydzień, a nie 5 lat, nie? A wydaje mi się, że jeśli rozwlekano coś, co można zrobić w tydzień na 5, to ludzie byli może trochę przygnieceni tym. Chciałeś zadać pytanie. Masz dziennikarstwo, a nie masz takiego wykształcenia dziennikarskiego. W takim razie jakich kwalifikacji wymagali? Jeśli zadzwonili i powiedzieli, że chcemy, żebyś był wykładowcą, to nie wiem, wymagali jakiegoś wykształcenia, kursu, czego oczekiwali od tej osoby, jakie ona miała mieć kwalifikacje? Jeśli pytasz o takie kwalifikacje, które utożsamiasz właśnie z jakimiś dokumentami, tak? Czyli jakby przeprowadzenie jakiegoś szkolenia, kursu, studiów, no to żadnych. Jakaś habilitacja albo przynajmniej skończony ten kierunek, więc tym bardziej było to dla mnie szokujące, kiedy usłyszałam, że jednak nie wymagali aż takiej wiedzy i aż takiego teoretycznego przygotowania do wykładania właśnie u studentów. No to pokazuje w dużej mierze, a wiesz, a to, że ja wykładam, pokazuje albo to, że mamy do czynienia z upadkiem polskiej nauki, albo to, że to jest taka gorsza dla mnie wersja, ale oczywiście każdy może ją uznać, bo to jakby jest totalna wolność oceny, albo to, że bardziej zwracano uwagę na te wszystkie lata i moje teksty, które napisałem i uznano, że mam coś do opowiedzenia na ten temat. Zaświadczam ci, że podkreśliłem bardzo wyraźnie, że nie mam, bo moi koledzy z TVP na pewno by szybko napisali to, że jak wykładam i... a nie mam studiów, więc jakby to jest, ale wydaje mi się, że to jest dużo takich sytuacji. Zresztą wielu znanych dziennikarzy nie skończyło w ogóle studiów, nie? A jest taka, nie wiem, czy kojarzycie reportera Mariusza Szczygła? Polecam wam serdecznie, jakby co. Mariusz jest super, super człowiekiem i on kiedyś mi opowiadał, że on z kolei studiował dziennikarstwo właśnie, ale chyba nie wiem, czy nie dochodził do 10 albo 15 lat.
Więc już on generalnie nie miał szans tych dziennikarstwa skończyć. I on miał wtedy taką historię, że już mu powiedzieli: Mariusz, słuchaj, bo my cię chcemy właśnie wykładowcą zrobić, musisz skończyć to, nie? I on jakby wrócił na chwilę, dokończyli mu to i zaczął być wykładowcą. Natomiast no dzisiaj myślę, że uczelnie trochę inaczej patrzą. Myślę, że to też... Ja się temu nie dziwię. Szczerze, ja bym sobie od razu dał taką pracę, jakbym był szefem tego SWPS-u, bo po prostu uważam, że nie jest istotne to, czy ja skończyłem jakieś studia, czy nie. W sensie nie w tym, nie w tej gałęzi. W ogóle dziennikarstwo to jest w ogóle, ciekawe, że takie jest podejście do niego, nie? Bo naprawdę wydaje mi się, że takie prawdziwe rzeczy, które są potrzebne, to się dzieją tutaj w szkole, na lekcjach WOS-u, historii polskiego, lekcje z romantyzmu, z, nie wiem, z historii najnowszej i tak dalej, niekoniecznie z hitu. I to jest jakby coś, co jest istotne, nie? Natomiast, a już na studiach dziennikarskich myślę, że ja bym chciał mieć najbardziej zajęcia z ludźmi, co do których wrzucam sobie ich nazwiska i mogę zobaczyć, o kurczę, jaki reportaż zrobili, nie? Szczerze, kompletnie mnie nie interesuje 15 publikacji naukowych na temat dziennikarstwa, które miałyby świadczyć o tym, że zajęcia będą ciekawe. Dziękuję. Mam takie pytanie. Dlaczego pan tak bardzo podkreśla fakt, że uczył się pan romantyzmu? Czy szczególnie pan lubi tą epokę? Tak, bo mieliśmy takie... pamiętam, że... jejku, strasznie mi jest wstyd, ale to tak naprawdę teraz mi wypadło z głowy dosłownie przypadkiem nazwisko pani nauczycielki od Polski. Pani Pietrusińska, właśnie. A nie ma pani Pietrusińskiej? Nie, bo naprawdę dosłownie mi wypadło... w sekundę, więc pani Pietrusińska, w ogóle kochałem lekcje u niej i były super i zawsze na ten romantyzm wszyscy narzekali, po prostu dalej tak jest, że nikt nie lubi romantyzmu, zwłaszcza jeszcze w dzisiejszych czasach, to nie są czasy romantyków. No i zawsze było to o tym romantyzmie, pamiętam, że pani Pietrusińska właśnie tak się śmiała z tego romantyzmu trochę, z tych romantyków, z tego romantycznego podejścia, myślę, że miała dużo racji, mówiła, że ten racjonalizm to jest jednak słuszniejsza droga. Nie wiem, czy nie zmieniła, bo wydaje mi się, że pani Pietrusińska mogła trochę prowokować, bo moim zdaniem jest romantyczką. Ale ja na przykład do tej pory uwielbiam tę epokę, tak, jest moją zdecydowanie ulubioną. I wtedy to wiadomo, że jak się jest w szkole, w liceum, to się tak inaczej patrzy, bo to generalnie, no wiecie, w szkole się inaczej na wszystko patrzy, bo są sprawdziany, trzeba się tego tak uczyć, trzeba zdawać i tak dalej. Natomiast tak zawsze, już wtedy to lubiłem, a teraz szczerze, powiem ci zupełnie szczerze, jak miałbym taką możliwość, to bym poszedł sobie na lekcję do pani Pietrusińskiej na temat romantyzmu. Nawet mógłbym zdawać, nie wiem, czy by mi dobrze poszło, jakby mnie wywołała do tablicy, coś bym tam powiedział, bo coś pamiętam z Mickiewicza zwłaszcza, ale nie tylko. I tak, lubię zdecydowanie. Uważam, że romantyzm jest, czasem jest źle, wiesz, przedstawiany, sprytnie wyśmiewany, a moim zdaniem jest piękny. Nie ma już żadnych pytań? Proszę bardzo. Ale już troszkę odejdę bardziej od tego tematu, bo wrócę może do tego Onetu, a też wcześniej miałam okazję czytać jeden z wywiadów właśnie z tobą, w którym mówiłeś, że z każdym należy rozmawiać, że niezależnie od tych poglądów to jest bardzo ważne. I chciałam się zapytać, czy w środowisku, no przykładowo tego Onetu, który jak wiemy ma dość jednoznaczne poglądy, które można wyróżnić, spotkałeś się na przykład z taką krytyką, że może nie powinieneś z daną osobą tego wywiadu przeprowadzać? Czy to środowisko było bardziej otwarte na taki dialog, czy może stwierdzili, że no tam jednak nie idziemy, z tą osobą nie rozmawiamy? Z każdym można rozmawiać, ale nie z każdym warto rozmawiać. Tak bym to podsumował, bo to jest dyskusja jedna z ciekawszych, która się toczy w dziennikarstwie. To, że ja powtarzam i zawsze będę to powtarzał, jest to też element romantyzmu, że z każdym można rozmawiać w dziennikarstwie. Jak to porzucimy, to w ogóle nie ma dziennikarstwa. Bo ja często słyszę, czemu, miałem takie sytuacje, to w Onecie oczywiście, to jest regularna sytuacja, nie wiem, zapraszam posła Janusza Kowalskiego, który, jego myślenie w ogóle o świecie to jest jakaś absolutnie abstrakcja i mam nadzieję, że tacy ludzie jak najszybciej znikną z sceny publicznej, ale z drugiej strony lubię z nim w jakimś sensie rozmawiać, chociaż, no nie wiem, najciekawsze, zawsze sobie powtarzają pytanie o Janusza Korwin-Mikkego, czy warto, nie? Gość mówi takie poglądy publicznie, że właściwie one już ostatnie jego wypowiedzi to jest właściwie już blisko przestępczego myślenia w ogóle o świecie, nie? Więc zawsze warto się zastanowić, czy warto, bo można, ale czy warto, a jak już stwierdzisz, że warto, to trzecia rzecz, którą musisz się zastanowić, to jak przeprowadzić tę rozmowę, nie? W czasie pandemii to był jeden z najciekawszych wątków, tak? Czyli na przykład w Polsacie Bogdan Rymanowski zdecydował się na to, żeby zaprosić Edytę Górniak do studia.
Edyta Górniak opowiadała dosyć konfrontacyjne wobec zdobyczy naukowych teorie na temat szczepionek i pandemii, nie? I Bogdan Rymanowski wtedy zapraszał drugiego eksperta, którego rolą było jakby przekazywanie, w jaki sposób nauka to widzi, nie? Czyli tak naprawdę kontrowanie tego, co z całym szacunkiem do Edyty Górniak, o czym ona nie ma pojęcia od strony naukowej, nie? I wiecie, no i Bogdan Rymanowski raczej oberwał za to strasznie, tak? Wszyscy mówili, że zrobił bardzo, bardzo źle. Tylko że tu nie ma jakiejś jednoznacznej, że jakbym nawet przedstawił jakąś swoją, to w ogóle nie ma znaczenia, bo ty możesz mieć zupełnie inną i ani moja, ani twoja nie jest finalna i ostateczna i niczego nie przesądza. Natomiast jeśli ja słyszę, że źle robię, że rozmawiam z takimi ludźmi, bo to są źli ludzie, czy nie wiem, czy to, że ja porozmawiam z antyszczepionkowcem, chociaż nigdy tego nie zrobiłem, ale jeśli ktoś by mnie atakował, czemu ja rozmawiam z tym człowiekiem, skoro on jest zły, no to ja robiłem wywiad kiedyś z panią, która wraz z dwoma innymi kobietami przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów zatłukła na śmierć swojego męża w trakcie, gdy on spał. I teraz, jak ja słyszę antyszczepionkowiec, polityk taki, czy owaki, to ja naprawdę miałem okazję z tak zwanymi stereotypowymi, złymi ludźmi rozmawiać. No i co? I mamy sobie taką, wiesz, jako dziennikarze mówić, no nie, on jest zły, to z nim nie rozmawiam. To w ogóle nie jest dziennikarstwo, nie? Więc nie, ja uważam, że z każdym można rozmawiać w tym zawodzie, absolutnie, nawet z zabójcą. Właśnie, bo mówi się też, że no media to czwarta władza, ogromną rolę dzisiaj odgrywają, oczywiście funkcja opiniotwórcza, ale też kontrolna w stosunku do innych władz. I wiem też, że zajmujesz się obecną polityką, czy na przykład zestawiając komentarze na temat obecnej polityki i na przykład tych spraw reporterskich, którymi się zajmujesz, to wolisz zdecydowanie prowadzić te sprawy reporterskie, na przykład, nie wiem, na temat tych samobójstw, czy na temat, nie wiem, problemu właśnie tutaj tych wspomnianych, nie wiem, przestępczości, czy na przykład komentowanie obecnej polityki, obecnych działań, nie wiem, rządu albo polityków z różnych opcji politycznych jest ci bliższe? Zdecydowanie to pierwsze. To drugie mnie już znudziło. Już nie przyjmuję w ogóle zaproszeń telewizyjnych. Miałem kiedyś taką fazę, że chodziłem dużo do programów telewizyjnych, takich informacyjnych, gdzie byłem zapraszany. A propos romantyzmu, przez wiele lat uczestniczyłem w programach telewizji publicznej, gdzie próbowałem się przedzierać przez tą okropną propagandę, która tam jest. No a później mi się to, nawet nie o to chodzi, że straciłem romantyzm, tylko mi się już nie chce. Dla mnie to jest strata czasu, bo właśnie w tym czasie dużo bardziej wolę poszukać jakiejś historii, która może coś odmienić. Czyli która jest właśnie jakąś opowieścią o człowieku, którym można coś zmienić. Mam swoje określone, które wyrażam głośno, poglądy na temat tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, natomiast nie, coraz rzadziej, szczerze mówiąc, już to komentuję. I za dużo mi to czasu i energii zabiera, moim zdaniem. Jakby ja się chętnie zawsze mogę wypowiedzieć, tak? Ale mam, jakby interesuję się bardzo polityką i jakby ją śledzę, natomiast to nie jest moja główna, dużo bardziej uwielbiam swoje powroty do pisania po prostu, nie? Do pisania dużych reportaży, reportaży śledczych, do dziennikarstwa śledczego. Teraz też robię film taki pełnometrażowy, który jest dla mnie taką najważniejszą rzeczą w tej chwili. I tak, komentowanie takie bieżącej polityki to jest straszna nuda. Czyli właśnie w tym dziennikarstwie śledczym nie ma, powiedzmy, miejsca na te nasze poglądy. Są takie momenty, że trzeba je schować do kieszeni i starać się być obiektywnym właśnie w tym dziennikarstwie śledczym. No tak, w dziennikarstwie śledczym, jeśli mówisz o aspekcie właśnie jakiejś polityki, to totalnie musisz schować, tak? No bo dzisiaj dwaj najwięksi rywale polityczni w Polsce to Kaczyński i Tusk, nie? I jeśli lubisz jednego lub drugiego i chcesz na tej podstawie wyznaczać to, w jaki sposób będziesz działać, no to jeśli, powiedzmy, lubisz Tuska i dowiesz się, że on ukradł 100 zł, no to już pewnie tego nie napiszesz, nie? Ale za to, jak Kaczyński ukradł 100 zł, to już pewnie chętnie. Jeśli ktoś by tak myślał o dziennikarstwie śledczym, to znaczy, że to kompletnie nie ma sensu, nie? To jakby... No ja miałem taką historię w swoim życiu, że opisałem człowieka, który był bardzo, wyrażał publicznie poglądy te same, które ja mam na przykład na sprawę wolności sądów i mediów. Czyli to była taka postać, to był rok 2016. W Polsce budował się wtedy po zwycięstwie w wyborach Prawa i Sprawiedliwości. Powstał taki twór, który się nazywał Komitet Obrony Demokracji, KOD. I to w czasie, gdy partie opozycyjne były w dużym kryzysie wtedy, gdy szefem PO był Grzegorz Schetyna, a taką drugą partią w Polsce wtedy istotną była Nowoczesna. I był taki duży ruch społeczny, który mówił generalnie o tym, że to jest źle się dzieje w związku z tym, co robił u nas Prawo i Sprawiedliwość. No i ten człowiek, którego znałem osobiście, z którym przeprowadzałem wywiady, z którym się zgadzałem na temat kwestii wolności, no miał taki jeden
problem, o którym się dowiedziałem. To znaczy ludzie wrzucali pieniądze do puszek, a on kradł te pieniądze. I mimo całej sympatii do jego poglądów, w całej zbieżności opisałem tę historię, Komitet Obrony Demokracji de facto upadł po tym tekście. Dobrze, dziękuję w ogóle za zaangażowanie się w tą rozmowę. Chciałabym teraz, no, trochę nawiązać... O, jeszcze jedno pytanie? No to można tam przekazać mikrofon? Jakie były najciekawsze wywiady, które pan przeprowadził? Na pewno ciekawy był ten, o którym przed chwilą powiedziałem, ale nie wiem, czy będę tak... Dobra, to tak trochę mrożących krew w żyłach historii, bo wspomniałem o tych złych ludziach, nie? To pamiętam, że to była historia, która jest znana w mediach, jak sobie wstukacie, przypuszczam, że Kryminatorium też już mogło ją kiedyś opisać, ten znany podcast, sprawa nazwana jako Modliszki Szanowa. Historia jest straszna, nie będę przywołał szczegółów, więc tylko powiem w skrócie, w wielkim, wielkim skrócie, że trzy kobiety z Chrzanowa dokonały takiego okrutnego zabójstwa. I one były, jedna z nich była partnerką ofiary, druga była jego córką, a trzecia była jego przyjaciółką. Był to zamożny prawnik, który został przez nie zamordowany w trakcie snu w okropny sposób. Kończę już te szczegóły, ponieważ jeszcze one później poćwiartowały jego ciało, wsadziły do walizki, przyjechały do Krakowa i tutaj niedaleko wyrzuciły do Wisły. Teraz a propos, to jest też taki, bo a propos tych zajęć, które prowadzę ze studentami, to mamy też taki blok zajęć, które robię ze studentami, który polega na tym, że ja opowiadam jakieś historie, opowiadam i później oni muszą decydować w grupach, tam różnie to się toczy szersza, ale muszą decydować, czy warto to było zrobić i czy warto publikować to, co tam ja im opowiedziałem. No i to jest jedna z tych historii, ponieważ znowu w wielkim skrócie, ja zdecydowałem się na rozmowę jedną z tych kobiet, która dokonała tego zabójstwa. Historia była też taka, co jest istotne, że ta zbrodnia była nigdy nie wykryta. To znaczy minęły lata, ono zostało umorzone, po prostu policjanci nie mieli pojęcia, jak do tego doszło. One zrobiły to w sposób umiejętny od strony ukrycia zwłok i tak dalej. No i jakby pretekstem do rozmowy było też to, że tam się zadziało coś takiego, że policyjne archiwum X po wielu latach wszczęło tą sprawę ponownie i ta moja bohaterka, druga, która była córką tego faceta, przyznały się do tego po latach, same z siebie i wskazały, gdzie leży ciało. Dzięki temu udało się w ogóle rozwikłać tę zagadkę. Trzecia z tych kobiet się nie przyznała do winy. I teraz to była bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ pokazująca, jak wiele, wiele rozmów i wiele aspektów właśnie tej pracy, którą wykonuję, że życie nie jest czarno-białe. Bo jeśli wam wprowadziłem tę historię w taki sposób, jak przed chwilą, to pomyśleliście sobie zapewne o odrażającej kobiecie, która sprawczyni okrutnej zbrodni, która jest czystym złem, która zasługuje na wielkie potępienie. Tylko jakież może być zdziwienie, gdy się dowiemy, że ona po 7 latach opuściła więzienie. Jej wyrok to było dokładnie 7 lat więzienia. Ja z nią rozmawiałem już po tym, gdy wyszła z zakładu karnego. I czego się dowiedziałem od niej? Jakby to też wyszło oczywiście w trakcie procesu, o okoliczności łagodzące w jej sprawie. Okazało się, że ona była bardzo młodą dziewczyną, która poznała na swojej drodze... która miała taką bliską koleżankę, której ojcem był bogaty prawnik, właśnie ten mężczyzna. Zakochała się w nim jako bardzo młoda dziewczyna i zostali parą. I w ten sposób byli parą. I on później przez lata, ona wprowadziła się do nich, mieszkała ze swoją koleżanką z klasy i z jej ojcem, jej partnerem, tego typu historia. I później przez wiele lat mieszkała u niego. Tylko że w ten sposób, że on nigdzie nie pozwalał jej wychodzić na zewnątrz. To znaczy ona przez lata po prostu była u niego zamknięta de facto. Jakieś tam czasami wyszła, ale rzadko. Jak przychodzili jacyś goście z wyższych sfer, to ona była zamknięta w pokoju, bo chodziło o to, żeby nikt nie wiedział, że to jest jego partnerka. I ona przeżywała przez to takie psychiczne cierpienie. Zdradziła mi też, chociażby, to pamiętam dokładnie, że nigdy ze swoim partnerem, a oni byli w 10-letnim związku, nie przyszli na ty. Zawsze, aż do momentu zabójstwa mówiła do niego na pan, takie mieli relacje w ramach swojego związku. No i to była niezwykle ciekawa rozmowa, nie? Jak ja pytam właśnie studentów, najpierw im opowiadam tylko dużo szczegółowiej niż wam o tej zbrodni, która się wydarzyła i pytam, czy warto rozmawiać z tą osobą, bo ja to zrobiłem. No i wtedy niektórzy mówią, nie warto z każdym rozmawiać, to znaczy z kimś, to po to, żeby robić jej reklamę, żeby opowiedziała w jakiś okrutny sposób, nie? Ale jak już się popatrzy na tę historię, jak wam powiedziałem przed chwilą,
od strony tego, tych okoliczności łagodzących, które uznał ten sąd, niezależnie od wyroku skazującego, czyli de facto tego, co ona przeżywała, ona też została namówiona do tej zbrodni przez tą trzecią osobę, to już nie będę wikłał was w takie szczegóły, ale rozmowy z tą panią, która w momencie, gdy z nią rozmawiałem, była już na wolności, która była też bardzo, w swoim regionie była bardzo znana z jak się robi właśnie, własnoręcznie wytwarza różne produkty, tak? Ona była w tym świetna, nie? Potrafiła tworzyć jakieś przepiękne tam naczynia i tak dalej. Była z tego bardzo znana, to była jej pasja, była już z nowym partnerem swoim i prowadziła takie normalne życie, nie? Niezmiernie żałując tego, co zrobiła. I co mnie zaciekawiło, to też był jeden z tematów tej naszej rozmowy, bo ona była bardzo wierzącą osobą, bardzo blisko związaną z Kościołem. Jest piąte przykazanie, nie zabijaj, więc bardzo ciekawe jest zapytać taką osobę o ten aspekt, nie? To znaczy jesteś bardzo wierzącą osobą, a odebrałeś komuś życie, czyli no już jakby złamałeś to najcięższe przykazanie. Więc pamiętam, że rozpocząłem ten wywiad od pytania, gdzie jest Bóg, gdy zabija się człowieka, nie? I to nam właściwie zrobiło całą rozmowę. Ona była bardzo, bardzo dużo przepracowana, miała bardzo mocno miała przepracowany ten wątek swojej wiary versus to co zrobiła, nie? Tą okrutną zbrodnię, którą popełniła. No więc to była oczywiście ciekawa bardzo rozmowa. No po prostu wydaje mi się, że jakbym sobie przypominał mnóstwo jakichś kolejnych, to pewnie by to bardzo dużo czasu zajęło, więc to może pierwsza, która mi przyszła na myśl. Czy są jakieś wywiady, których się wstydzisz, których byś nie opublikował, albo w których byś coś zmienił? Wstydzać, aż tak, żebym się wstydził, to nie, ale jako, że bardzo młodo zaczynałem, to popełniałem trochę błędów, takich warsztatowych na początku. Jako, że bardzo mnie ciekawiło zawsze, jestem fanem pierwszego Pitbulla, zawsze mnie ciekawił świat grup przestępczych, przestępczości zorganizowanej. A to też jakby znałem te wszystkie pseudonimy tych wszystkich gangsterów i tak dalej, czy znanych policjantów, czytałem na ten temat książki, oglądałem seriale, więc a propos tego, że dziennikarstwo pozwala spotkać się z każdym, czasem z ulubionym artystą, ale czasem na przykład z gangsterem, o którym się dużo słyszało, więc przeprowadziłem sporo takich wywiadów. Dzisiaj bym, no ja byłem tym człowiekiem, wiecie, w ogóle był taki trend, tutaj kamyczek do ogródka dziennikarskiego, sam się do tego jako młody chłopak odrobinę przyczyniłem. Czyli wiecie, był taki okres robienia, no trzeba to wprost powiedzieć, gwiazd z gangsterów. Masa, który, kojarzycie Masę? Masa to był członek mafii pruszkowskiej, który później został takim najbardziej znanym świadkiem koronnym. Masa później też uskuteczniał, był bardzo popularny na Facebooku, właściwie non stop na tym Facebooku siedział, wszystkich tam wyzywał, obrażał, a był równocześnie ochranianym przez policję świadkiem koronnym. Pamiętam swoją drogą, jak wchodził w takie kłótnie na Facebooku z różnymi ludźmi i wiecie, świadek korony to ktoś, kto z zasady, z ustawy jest chroniony w miejscu, o którym nikt nie ma mieć pojęcia, gdzie jest. Nie? Ustawa o świadku koronnym pozwala nawet na przykład na to, co jest najbardziej słynnym przykładem, że jeśli wiecie, jakiś człowiek decyduje się na współpracę z policją i obawia się o swoje życie, a był członkiem grupy przestępczej, to nawet ustawa pozwala mu, że państwo może mu sfinansować nawet operację plastyczną, co nie? Może zmienić swój wygląd. No ale już takim podstawową rzeczą, która ma chronić takiego człowieka, jest to, żeby przebywać w miejscu, które jest chronione na bieżąco 24 godziny już do końca życia przez policję, ale jest w miejscu, w którym nikt nie wie, gdzie jest, no bo to jest kluczowe. Pamiętam, że Masa, jak się wdawał w te konflikty na Facebooku i ktoś go obrażał i ktoś tam pisał do niego, znajdę cię, bo to właściwie te komentarze na Facebooku przypominały w ogóle taką czystą gangsterkę, tylko przeniesioną na Facebooka, więc o tyle bezpieczniejszą, bo nikt nie strzelał. I tam pamiętam, że Masa pisał takie rzeczy w stylu, lamusie, wszyscy wiedzą przecież, gdzie mieszkam, nie? I to swoją drogą wszyscy faktycznie wiedzieli, gdzie on mieszka, ja też wiedziałem doskonale, gdzie on mieszka. I mówię o Masie dlatego, że pamiętam, że miałem kiedyś taką historię. W ogóle polecam wam, jeśli nie znacie klimatu, o którym mówię, w ogóle kiedyś na TVN-ie był taki słynny serial Odwróceni. Artur Żmijewski grał policjanta, a Robert Więckiewicz grał Masę właśnie. To taki bardzo kultowy serial, druga część była niedawno. Ja opisałem historię tego policjanta, który zwerbował Masę, żeby został świadkiem koronnym, czyli żeby sypał swoich dawnych kolegów. I był taki wątek tej historii, że później Masa go obciążył i bardzo zaszkodził w życiu temu policjantowi. Powiedział, że ten policjant po prostu przyjmował łapówki. Nie? Później ten policjant został uniewinniony. Ja opisałem tę sprawę.
rozmawiałem z tym policjantem i słuchajcie, kiedyś, i oczywiście to było wszystko w takim negatywnym wydźwięku dla masy, nie? Nie był pozytywnym aspekt, nie był pozytywnym bohaterem tej historii. I siedzę sobie kiedyś, to jeszcze było w Krakowie, wracam z pracy, moja babcia wtedy przyszła do mnie do domu i gotowała rosół. I jedliśmy rosół i nagle dzwoni jakiś telefon do mnie. Babcia siedzi obok, a babcia się strasznie wkurza, słusznie, jak się rozmawia przez telefon przy jedzeniu. No ale zadzwonił ktoś i zaczął mnie wyzywać, krzyczeć tak strasznie, nie? Ja mówię, no to przepraszam, to na chwilę odejdę, nie? Bardziej się przejmowałem nie tym, że ktoś mnie wyzywa, tylko że babcia się zdenerwuje, że rozmawiam przy stole. Więc powiedziałem babciu, że ten, że ja idę na chwilę odejść, a tu Masa zadzwonił. Masa powiedział, jest pan skończony, no wyzywał mnie, groził, coś tam krzyczał. I że to nie było tak, jak opisałem, ale wszystkim powiedział, to tak mnie na chwilę zmroziło, bo Janusz Schwertner, ja mówię tak, Jarosław Sokołowski z tej strony, nie? Czyli Masa. I on mnie tam właśnie wyzywał mocno i powiedział, że napisałem bzdury, kłamstwa i nieprawdę, nie? Pamiętam, że długo gadał, a babcia się wkurzała, nie? I przychodziła, kończ już tę rozmowę, nie? Nawet ciężko było Masie przerwać. Oskarżonemu, wiecie, o bycie jednym z najważniejszych członków mafii pruszkowskiej, nie? No i mówię o tym dlatego, że później się spotkałem z Masą, zrobiłem parę razy w życiu się później spotkałem i myślę, że taki największy wywiad, który z nim zrobiłem, to pewnie nie wstydzę się go, ale myślę, że każdy taki wywiad z osobą, która była związana z grupą przestępczą, powinien być właśnie a propos tego, co tobie powiedziałem, czyli warto, ale jak to, w jaki sposób, nie? I myślę, że ja byłem jako młody chłopak troszeczkę taki zafascynowany tym całym światem i może te wywiady nie robiły nikomu krzywdy, ale na za dużo tam w tym wywiadzie pozwalałem takim osobom, tak? To znaczy one sobie tam mówiły różne rzeczy, jakieś wiecie, gangsterzy uwielbiają zmyślać historię, nie? Koloryzować, dopowiadać coś, nie? No dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem i dziennikarzem, nie? Czyli każde słowo, które ja kliknę enter i się pojawi gdzieś, to ja chcę wiedzieć, że jeśli będę musiał w sądzie na przykład udowodnić, że ja to sprawdziłem, zweryfikowałem, to będę to potrafił zrobić, nie? A te wszystkie książki, które powstały na podstawie opowieści gangsterów, to wiecie, to jest pewnie, nie wiem, no tam jest, może nie, że wszystko zmyślone, ale tak stawiałbym, że 50 na 50 to jest maks, nie? A reszta to są jakieś ubarwione historie, żeby fajnie brzmiały, żebyśmy sobie wszyscy się śmiali i czytali, nie? Więc popełniałem trochę takich błędów. Trochę musiałem się też nauczyć tego, co tutaj podkreśliłem na początku, bo trochę nie chcę zwalać na innych, ale w młodym wieku też brakowało takich nauczycieli dziennikarskich, którzy by powiedzieli, słuchaj, fajnie, ale jeszcze to i to, nie? Więc jak pisałem jakieś historie o obnażające negatywnych bohaterów, to brakowało mi trochę właśnie takiego stuprocentowo uczciwego traktowania osoby, o której piszę coś negatywnego, czyli takiej oddania mu szansy przedstawienia w pełni swojego stanowiska. Robiłem to, ale jeszcze dzisiaj to robię, dając komuś na to spokojnie czas, nie przyspieszając. Ktoś, kto dostaje, wiecie, nagle dziennikarz się dowiedział, że ktoś zrobił coś złego, to nie jest fajna sytuacja, nie? Jeśli sobie wyobrazicie, że myślę, że nikt tego nie zrobił, ale jeśli ktoś z was ma na koncie, wiecie, zdefraudowanie miliona złotych albo zastosowanie mobbingu wobec kogoś albo coś jeszcze innego, jeśli ktoś o tym dowie i zadzwoni do was dziennikarz, no to macie też jakiś swój punkt widzenia, niezależnie od tego, że my coś ustaliliśmy i warto dać wam szansę, żebyście na serio się do tego odnieśli, więc tego mi odrobinkę tylko brakowało. A jeśli mogę tylko jeszcze dopowiedzieć, bo powiedziałem o Arturze Żmijewskim, a mi się skojarzyło o tej rozmowie o tym, co jest takiego fajnego też w dziennikarstwie. Bo z tym z kolei Arturem Żmijewskim, aktorem, kiedyś byłem przeżyłem dziwną przygodę, że byliśmy razem w Afryce, w Mali. To też ze względu na pracę, którą się zajmuję. Jeździłem tam z UNICEF-em. Robiliśmy taki projekt na temat tego, że ja byłem tam jako dziennikarz, który miał opisywać tę historię. Robiliśmy taki projekt poświęcony temu, że Mali to jest w ogóle jeden z najbiedniejszych krajów świata, więc te wszystkie najgorsze obrazki przytłaczające naszą psychikę głodujących dzieci zwłaszcza, czy kobiet, to właśnie tam w tym Mali widziałem. I byliśmy tam z Arturem Żmijewskim, bo mieliśmy robić taki projekt, w którym naświetlimy właśnie problem związany z oddziałami położniczymi i ginekologicznymi w Mali. Ja to widziałem na własne oczy, większej masakry w życiu nie widziałem niż to oddziały, nie? Pamiętam, że Artur kiedyś wszedł tam, bo on był tam jako ambasador UNICEF-u, jako znana postać. Swoją drogą on był jako ambasador Polski, a przed nami była grupa z Wielkiej Brytanii, gdzie też był taki brytyjski jakby dziennikarz, który był od odpisywania tego,
I też była ambasadorka. I tą ambasadorką u nas był Artur Żmijewski, a oni była Keira Knightley, jedna z najsłynniejszych aktorek w ogóle na świecie. No więc, ale Artur Żmijewski też super gość, więc tam nie żałuję oczywiście. I w każdym razie zmierzam do tego, że byliśmy w tym Mali i słuchajcie, była z nami też, no i tam w ogóle multum różnych historii. Swoją drogą miałem też taką śmieszną anegdotę, bo byłem wtedy bardzo młody i cała ta ekipa się ciągle ze mnie śmiała, że jestem taki młody i mi coś tam cisnęła, wykorzystywała ageism w naszych rozmowach. Więc ja im pięknym zana dobrze, że są starzy. I pamiętam, że kiedyś siedzimy właśnie wieczorem, bo to polegało na tym, że od rana, od wczesnego poranka zaczynaliśmy pracę, jeździliśmy po różnych wioskach. Ja przeprowadzałem sobie rozmowy z tamtejszą ludnością, a wieczorem zawsze siadaliśmy do kolacji wspólnie, nie? I pamiętam, że już mi tak strasznie coś tam Artur cisnął z tym moim wiekiem i coś chciałem mu też tak pocisnąć właśnie, że... bo nalałem mu piwo. Nalałem mu piwo i zrobiłem taką... Tak idealnie nalałem to piwo, że była piana na dwa palce, co nie? A w latach 90. była taka reklama znana telewizyjna, nie wiem czy pamiętacie, że piana na dwa palce, taka idealna. I ja się pochwaliłem, że jest taka reklama i że mówię mu: Artur, ale ty to nie pamiętasz, że jest taka reklama była kiedyś w telewizji, piana na dwa palce, nie? Przepraszam, że przeklnę, ale to będzie cytat, bo Artur powiedział tak: kurwa, Januszku, ja w tym grałem. I się okazało, że on grał w tej reklamie, więc pamiętał. No ale generalnie z tym Mali to było też tak, że właśnie, słuchajcie, jedziemy sobie dróżką, a to wyglądało w ten sposób. My jeździliśmy w trzy jeepy. W trzy jeepy i jeszcze z tyłu było inne auto. W dwóch pierwszych byli pracownicy tamtejsi, malijscy z UNICEF-u i też nasza ekipa, nie? Bo my tam byliśmy w 8 osób. No i ja byłem w tym ostatnim jeepie. I za nami jechali uzbrojeni dwaj żołnierze, którzy byli naszymi ochroniarzami. Jeden miał kałasznikowa i drugi miał kałasznikowa. Jechali tak, że my trzy auta i jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Co swoją drogą nie znam, nie mam swojej opinii, bo nie znam się na tym, ale to wyglądało to dosyć boleśnie i przykro, bo my tam jeździliśmy jakby taką bardzo dobrymi intencjami, ludzie na nas bardzo pozytywnie reagowali na tą egidę UNICEF-u, a ta broń zawsze jakoś mi tak, źle mi to bardzo wyglądało. No ale takie były procedury bezpieczeństwa. I słuchajcie, jedziemy i nagle wypada chyba z 400 osób na drogę. Mieszkańców jakiejś wioski tam w Mali, tylko że my też trzeba powiedzieć, że byliśmy na takich totalnych obrzeżach Mali. Nie w stolicy, chociaż ta stolica to i tak jest, wiecie, aż trudno uwierzyć, bo tam w całej stolicy, w ogóle w całym kraju był dwa dosłownie hotele na przykład, żeby tak pokazać skalę tego miasta. Ludzie, z którymi tam rozmawiałem, w ogóle nie wiedzieli, czym jest internet na przykład, nie? Więc jeśli ja tłumaczyłem, że pracuję w Onecie, to musieliśmy bardziej opowiadać tak naokoło. I tak dalej. W każdym razie wybiegają ci ludzie, słuchajcie, w takich strojach ludowych, tańczą z bębnami, śpiewają, w ogóle zatrzymują nas i mówią: dalej nie jedziecie, nie? I się okazało, że dowiedzieli się, że będziemy przyjeżdżać jako UNICEF, a kojarzą UNICEF z dobrymi rzeczami i okazało się, że przygotowali dla nas tak pewien rodzaj imprezy. No i w ogóle niesamowite, bo nagle tutaj porzucamy te jeepy, idziemy. Jest taka wioska, no słuchajcie, ze 400 osób, ludzie krzyczą, tańczą, śpiewają, zagadują nas i tak dalej. No i wchodzimy tam do tej wioski i jest tak z 10 takich krzeseł z ich strony. Okazało się, że to są miejsca dla starszyzny plemiennej. Wyszli tacy panowie, którzy każdy wyglądał na 100 lat. Z takimi długimi brodami i takimi czapeczkami wełnionymi. I my naprzeciwko miejsca dla nas. I że to będzie takie teraz spotkanie między nami a nimi. Co w ogóle też wszystko było dzięki tłumaczom, których mieliśmy, bo oczywiście to było tak, że jak ja robiłem te wywiady, to było tłumaczenie z angielskiego na francuski, na suahiri i jeszcze na czwarty język, czyli cztery języki musiały przejść, żebyśmy się w ogóle zrozumieli, nie? Ale dobrze, generalnie siedzimy sobie naprzeciwko, tam oni się przedstawiali, słuchajcie, godzinę, nie? Ten Abdullah Ir Alim tamten, jest tutaj jego córka to taka, wnuczka to taka, on tam 100 lat temu, jego dziadek to tak i tak, no i my tak przytakali, no to jakby taki kultura z naszej strony wzajemna, nie? No a potem my, że ja tu jestem dziennikarzem, Artur jest aktorem, tu jest dyrektor UNICEF-u Polska i tak dalej. To te procedury trwały bardzo długo. I tutaj warto wspomnieć, że była z nami nieżyjąca taka legendarna menadżerka polskich aktorów różnych, tam Tomasza Kota i tego typu, też Artura Żmijewskiego, ona za nim pojechała. To była taka kobieta wtedy w wieku mniej więcej 70 lat, która pojechała z nami, właśnie strasznie chciała przeżyć taką przygodę, była też śmiertelnie chora, niedługo niestety później, kilka lat później zmarła i bardzo jej zależało na tym, że mimo że ten wyjazd był bardzo trudny, taki psychicznie, ale też fizycznie stricte, to bardzo chciała z nami pojechać. I ona kochała zwierzęta,
bardzo dużo mówiła o swojej miłości do zwierząt. Bardzo kochała papierosy i zwierzęta. Jak ją pamiętam, to były jej po prostu dwie największe pasje. I o tych zwierzątkach dużo mówiła. I słuchajcie, i przyszło do tego wszystkiego, że oni mają dla nas dary, które chcą nam wręczyć. Co swoją drogą było tak, że nagle, słuchajcie, patrzę na to, do tej naprawdę się wzruszyłem wtedy. Zwyczajnie się wzruszyłem, bo przyszła ta starszyzna plemienna i przynieśli nam w formie podarunku dla nas, my wiecie, jeepy, my w tych jeepach mieliśmy lodówki z zimną Coca-Colą, wodą, Red Bullami, nie? I pan z tej starszyzny plemiennej przyniósł nam dwie butelki 1,5-litrowej wody mineralnej, nie? W formie podarunku dla, w ramach podziękowań za to, co my robimy, nie? Pamiętam, że my wtedy właśnie z taką dużą szacunkiem przyjęliśmy te dary i podziękowaliśmy, że to bardzo wartościowo, bo to woda, bo w Mali jest ogromny problem w ogóle z dostępem do wody pitnej, nie? Więc podarowanie komuś butelki wody to jest podarowanie życia właściwie. Ale okazało się, że z finansami tej wioski nie było chyba jednak aż tak źle, ponieważ słuchajcie, siedzimy i w pewnym momencie ciągną na siłę barana. Po prostu ciągną go na siłę i dają na środek, że to jest podarunek dla nas, nie? Taki biedny baranek. I ta Lucyna wtedy siedziała obok mnie, patrzy i mówi, kurwa mać, będzie trzeba zabić tego barana, nie? I wszyscy przerażeni, że zaraz będzie trzeba go po prostu, bo to było bardzo możliwe, że trzeba będzie go po prostu tutaj, no i my będziemy musieli się zachować tak jakby, no tak, żeby uznać jakby ten prezent, odebrać go, nie? I ona się zaczęła modlić. My krzyczymy do Artura, że on jest ambasadorem jak coś, więc jak coś, to on będzie musiał kroić i zabić, nie? I słuchajcie, udało nam się, że oni nam dają tego barana i my możemy zrobić z nimi co chcemy z tym baranem, nie? Nieszczęsnym. I to była jedna z najbardziej absurdalnych scenek, jakby je zobaczyć z zewnątrz, ponieważ my wtargaliśmy tego barana na przyczepę tego samochodu, co wam mówiłem, że ci żołnierze jechali. Jechaliśmy te trzy jeepy, żołnierz kałaśnikow w jedną stronę, w drugą stronę i baran, nie? I jechaliśmy tak przez Afrykę dalej. To takie tylko skojarzenie z Arturem Żmijewskim, który grał masę. To tak daleko odszedłem trochę. Dobrze, przy okazji dziękuję również za pytania od ciebie. Chciałam tutaj, trochę mało czasu nam zostało, ale chciałabym przejść jeszcze do takiej drugiej części naszej rozmowy, bo z tego, co też powiedziałeś, z jednej strony twoja praca to są spotkania z ciekawymi ludźmi, podróże, takie bardzo, myślę, satysfakcjonujące rzeczy, a z drugiej strony często te rozmowy, które przeprowadzasz i tematy, którymi się zajmujesz, są trudne. I sam też już mówiłeś o psychiatrii dziecięcej. Też jesteś współautorem książki o psychiatrii dziecięcej w Polsce i jej fatalnym stanie. Co sprawiło, że zająłeś się tym tematem, który jest jednak dosyć trudny do poruszenia? Kiedyś był taki słynny serial, nazywał się Pitbull. To w ogóle się nie wydaje, że wypowiadam o psychiatrii dziecięcej, co nie? I że odpowiadam na to pytanie. A jednak, ponieważ był taki słynny serial, Marcin Dorociński grał tam postać Despero, policjanta Despero. I ten oto policjant Despero to tak naprawdę był Sławomir Opala, legendarny polski policjant, który w 2016 roku popełnił samobójstwo. Słynna postać, polecam wam wrzucić sobie w YouTube, do tej pory jest taki serial dokumentalny, nazywa się Prawdziwe Psy. Był pod koniec lat 90. w telewizji polskiej, który pokazuje pracę Wydziału Zabójstw Stołecznej Komendy Policji. I ja kiedyś pisałem tekst o tym Sławomirze Opali, bardzo duży. I po jego śmierci. I poznałem jego przyjaciółkę, która opowiadała mi wtedy dużo o Sławku. I tutaj zamykam ten wątek. 3 lata później ta oto kobieta, przyjaciółka Sławomira Opali, powiedziała mi, że ma przyjaciółkę, której syn wylądował na oddziale psychiatrii dziecięcej w Warszawie, w Józefowie. I powiedziała mi, że czy może się ze mną spotkać, bo jak posłuchała tych opowieści Agnieszki, czyli mamy tego chłopca, to nie mogła uwierzyć, że coś takiego się może dziać pod Warszawą w 2019-2018 roku. I się spotkałem, nie wiedząc za dużo. Słyszałem tylko, że jest źle w psychiatrii dziecięcej, ale zbyt wiele nie wiedziałem. I to będzie odpowiedź na twoje pytanie, czemu się tym zająłem, bo ona, spotkałem się z nią, zaczęła opowiadać właśnie o tej całej beznadziei tego systemu, o tym, w jaki sposób było traktowane jej dziecko, jak trudno w ogóle się było jej dostać do szpitala, uzyskać jakąkolwiek pomoc w Polsce, gdy ona miała dziecko po próbie samobójczej. Ja tego słuchałem, już te historie były bardzo mocne, ale ona w pewnym momencie powiedziała, że pokażę ci coś na telefonie. I wyjęła wtedy telefon i pokazała mi kilka zdjęć zrobionych ukradkiem z oddziału psychiatrii dziecięcej w Józefowie pod Warszawą, jednego z największych w Polsce.
całodobowego oddziału przyjmującego między innymi osoby, które trafiają tam w ramach ostrego dyżuru, na przykład po próbach samobójczych. I zrobiła ukradkiem zdjęcie łóżka, do którego położono jej dziecko. I bo była bardzo zdziwiona, skonsternowana, pewnie zdziwienie to nie jest dobre słowo, faktem, że pościel, do którego kładła własne dziecko, była zakrwawiona w momencie, gdy dopiero wydano tę pościel. To znaczy kazano jej położyć dziecko już do takiej pościeli. I ona nie mogła w to uwierzyć, przecież jesteśmy dumnym 40-milionowym krajem, a pod Warszawą, jeśli się ma dziecko po próbie samobójczej, to się kładzie i zostawia w łóżku, które jest już zakrwawione po poprzednim pacjencie. Zrobiła też zdjęcia ścian, tam było, wiecie, szubienice narysowane, wymazane krwią, szafki, które się rozlatywały, nie? Łóżka z wystającymi prętami czasami, swoją drogą wykorzystywane często przez pacjentów do tego, żeby się samo okaleczać. I ja to zobaczyłem i nie mogłem w to uwierzyć, szczerze. To zdjęcie na mnie zrobiło wielkie wrażenie, że coś takiego się może dziać, nie? To znaczy, brałem pod uwagę, że to z pewnością jest wypadek przy pracy. To znowuż nie jest tak, że każde łóżko tak wygląda. Ale mam takie poczucie, że skoro coś takiego się mogło wydarzyć, to nawet jeśli to jest tylko jedno takie łóżko, to musi być strasznie źle, że w ogóle to jest możliwe, nie? Bo nasze wyobrażenie jest takie raczej, że skoro mówimy o młodych ludziach w takiej sytuacji, no to chcemy mieć wszyscy takie wyobrażenie, że najgorsze, co ich spotkało, to było do tego momentu, gdy trafiają do szpitala. Teraz będzie trudno, oczywiście, ale że przynajmniej na poziomie takiej, wiecie, wzroku, nie? Tego, co widzimy dookoła, to będzie wszystko dobrze, nie? Będzie ciepła atmosfera, będą wyremontowane oddziały, będą nowoczesne łóżka, będą sale, gdzie młodzi ludzie czy dzieci mogą się bawić, nie? Że jest terapia. No i jak wtedy odkryłem, że tak zupełnie nie jest. A w momencie, gdy ona opowiadała o swoim dziecku, to powiedziała, że tak naprawdę jej historia jest i tak mniej dobijająca niż historia transpłciowego chłopca, którego jej dziecko poznało na oddziale. Wiktora, który rzucił się pod pociąg metra w Warszawie i odebrał sobie życie w 2019 roku. Który nie był przyjmowany na... kilkukrotnie przed samobójstwem, kilkukrotnie nie znaleziono dla niego miejsca w tym szpitalu, bo po prostu nie było tam miejsc. I zdałem sobie sprawę, że żyjemy w takim systemie, w którym Wiktor nie żyje dlatego, bo że nie był w szpitalu, w którym powinien w tym czasie być, a nie było go w tym szpitalu dlatego, że oddział wyglądał w ten sposób, że wszystkie łóżka były zajęte i zaczęli przynosić materace, zresztą takie, które są na lekcjach WF-u po prostu, nie? Zresztą tam często były potargane, poniszczone, już stare mocno. I tam kładziono dzieci na podłodze i w pewnym momencie zabrakło miejsca na podłodze. Więc tam jakby się chodzić, no to można byłoby podeptać te dzieci, więc już nie było szans kolejnych przyjmować. Więc Wiktor, o którym wtedy usłyszałem, 19 kwietnia 2019 roku, gdy stracił życie, powinien być zabezpieczony przez nasze państwo i powinien być podjęty leczeniu i terapii na terenie szpitala. I ta historia jego właśnie mi uzmysłowiła, że jest strasznie źle. No i wtedy w to wszedłem bardzo głęboko od tej historii. A też myślę, że wszyscy wiemy, że z medycyną w Polsce, z publicznym systemem zdrowia generalnie nie jest zbyt dobrze. Ale co sprawia, że tak ważna, tak wrażliwa też gałąź medycyny jest tak bardzo zaniedbana? Dobre pytanie, bardzo szerokie. Nie potrafię tego zrozumieć, wiesz, w sensie w tym roku zadziało się coś, co jest niewytłumaczalne, co moim zdaniem jest zbrodnią. Polski rząd przestał finansować telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w Polsce, tworząc swój własny, alternatywny, ale co nie ma w ogóle znaczenia, że stworzył ten drugi własny, tak? Mamy od 16 lat taki numer 116-111. Każdy młody człowiek, który czuje się źle, który odczuwa smutek i na tym poprzestanę, bo to już jeśli ktoś odczuwa smutek, chce na ten temat porozmawiać, nie znajduje takiej osoby, może wykręcić ten numer w każdej chwili. Od 16 lat telefon, który nawet nie sposób pomyśleć, ile albo uratował, albo mógł uratować żyć ludzkich, nie, w Polsce. Fantastyczny telefon, nie ma nic mu do zarzucenia. Zatrudnia wspaniałych specjalistów. W tej chwili wziął na siebie także coś, czego nie robi nasze państwo, czyli uruchomił i zatrudnił terapeutów w języku ukraińskim. Czyli dzisiaj młodzi ludzie z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mogą też dzwonić na ten telefon zaufania.
No i jeśli mnie pytasz, to ja mógłbym, wiesz, dwie godziny opowiadać, czemu ja myślę, że to było. Myślę, że przyczynili się do tego wszyscy rządzący naszym krajem od 30 lat w ogromnym stopniu, po prostu zapominając o tym temacie. Też trzeba pamiętać, że pacjenci tych oddziałów są osobami niepełnoletnimi, więc nie głosują w wyborach, to tam szczerze mówiąc ich prawa nie są szczególnie istotne dla polityków w moim mniemaniu. Moim zdaniem często jest też tak, że jak się mówi dziecko, to się zapomina słowo człowiek i prawa człowieka, więc tam o dziecku łatwo zapomnieć. Poza tym to był temat tabu, nikt za bardzo nie chciał rozmawiać o samobójstwach dzieci, nie? Tego nie było w przestrzeni publicznej. To nie dość, że był temat tabu w mediach, to jeszcze w rodzinach, nie? Do tej pory jest. Myślę, że na tej sali albo w innych miejscach pewnie każdy z nas znajdzie jakieś historie, których nie wiem, nie porozmawiał z rodzicami, nie powiedział, nie mamy do końca szczerych relacji. Po prostu jest tam bardzo trudno w różnych kwestiach rozmawiać, nie? Więc tak było przez lata. Natomiast fakt, wrócę do tego, bo to jest dla mnie odpowiedź na twoje pytanie. Nie rozumiem, bo nie da się zrozumieć, a zajmuję się tym tematem, nie da się zrozumieć, dlaczego nasze państwo dzisiaj nie w obliczu rosnących statystyk samobójstw młodych ludzi w Polsce, czemu nie finansuje telefonu zaufania. To powinno być sfinansowane nie na 100%, tylko na 1000%. Oni powinni dostawać aż więcej pieniędzy niż potrzebują, bo oni jeszcze świetnie je wydadzą w inny sposób. To, że nie jest finansowane, to jest tak niewytłumaczalne, że aż nie potrafię inaczej niż tym przykładem odpowiedzieć. Po prostu taka została podjęta decyzja. Telefon zaufania, być może słyszeliście tę historię, w ogromnej mierze dzięki profilowi na Instagramie Make Life Harder, który często wyręcza innych, którzy powinni się tym zajmować w załatwianiu trudnych spraw w naszym kraju. Zorganizowana została zbiórka przez innych ludzi także i w ciągu 2 tygodni Polacy wpłacili 2 miliony złotych na ten telefon zaufania, dzięki czemu on sobie dzisiaj funkcjonuje. Nie? Ale myślę, że dopóki nie zmieni się takie myślenie, że można sobie w kraju, w którym według policyjnych statystyk tylko dziś 4 młode osoby podejmą próbę samobójczą, to nie finansować w takiej sytuacji telefonu zaufania jest absolutnym skandalem i też odpowiedzią sprowadza się to wszystko, że ja nie wiem czemu. No to, co mówisz, rzeczywiście brzmi niewytłumaczalnie, jest trudne do zrozumienia. Czy w takim razie ten system, który mamy teraz, gwarantuje jakąkolwiek pomoc osobom, które jej potrzebują? Tak, oczywiście. Wiesz, bo ja też jestem, wiesz, tutaj w dyskusjach o psychiatrii dziecięcej, czy w ogóle o tych gałęziach, też ja nie jestem też dobrym materiałem na to, żeby być jakby samemu w takiej dyskusji, tak? Bo też warto, żeby był lekarz, psychiatra, żeby był terapeuta, żeby byli ludzie, którzy są w tym systemie, którzy na pewno mogą opowiedzieć wiele historii o tym, jak bardzo dzięki tym bohaterom, lekarzom, jak bardzo pomogło, tak? No bo mamy system i publiczny, i prywatny. Z tym publicznym są po prostu ogromne problemy, bo są często kolejki, ale no... pomimo historii, które opisałem w niektórych swoich tekstach, to zawsze trzeba, myślę, że to jest w pełni prawdziwa odpowiedź, że warto korzystać z tej opieki. Nie? Znaczy my powinniśmy robić wszystko, żeby właśnie wywoływać nacisk, żeby się zmieniły te szpitale i system psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Polsce na lepszy. No ale no, mówiąc brutalnie, na razie mamy taki, jaki mamy. I to, co widzę najbardziej pozytywnego w tym, jaki mamy, to są jednak ludzie, którzy w nim pracują, którzy studiowali medycynę, psychiatrę dziecięcą, są specjalistami i wiedzą, jak pomóc młodemu człowiekowi, który znalazł się w kryzysie. Więc jak najbardziej tak, no bo można powiedzieć, że chociażby ten telefon zaufania, tak, to też jest element tego systemu. Co prawda obecnie finansowany tylko dzięki nam, w sensie dzięki wpłatom ludzi, ale no jest elementem tego systemu, który działa wspaniale, nie? Więc tak, natomiast no chciałbym, żeby, znaczy misją pisania na ten temat jest to, żeby ten temat był takim jednym z kilku najważniejszych tematów w debacie publicznej i żeby się to wszystko, żeby ta pomoc była znacznie szersza. Niestety informacje z dosłownie tego miesiąca to są 2 kolejne zamknięte oddziały psychiatryczne w Polsce. Upadł kolejny, już na 3 szpitale zostały tylko 2 na Mazowszu. Ja też ostatnio pisałem o Warmii i Mazurach, gdzie wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Wszyscy, tak hucznie brzmi, to jest 2 lekarzy, którzy tam pracowało. 2 panie lekarki. No i sytuacja jest niedobra, tak? No bo na Podlasiu nie mamy żadnego oddziału psychiatrii dziecięcej. Czyli na Podlasiu, a to jest duży teren, jest tak, że jeśli młody człowiek znalazł się w takim kryzysie i zostaje zawieziony do szpitala, to tam nie ma takiego szpitala, więc jest często wieziony do Warszawy. Tam już mówiłem, jak bardzo jest przeludnienie duże. Warmia i Mazury niedaleko.
Jeśli tam padnie oddział, no to sytuacja się robi po prostu tragiczna, bo po prostu brakuje miejsc, nie? Brakuje takiej pomocy. Natomiast no nie wiem, jest po prostu źle, no, tylko że nie chciałbym, żeby płynął z tego jakikolwiek taki wniosek, że jeśli ktoś ma taki problem, to że jest beznadziejnie, no bo jakby jest wiele ścieżek, bo też pamiętajmy, że w kontrze do tego wszystkiego dzieją się bardzo dobre rzeczy i na przykład jest taki, ostatnio prowadziłem taką debatę na temat właśnie zdrowia psychicznego młodych ludzi i jednym z moich gości była Angelika, która prowadzi taki blog, który się nazywa Nastoletni Azyl, bardzo wam polecam Nastoletni Azyl. Są młodzi ludzie, którzy w bardzo taki odpowiedzialny sposób, współpracując z ekspertami, są taką ścieżką, której można, kolejna ze ścieżek, z której można skorzystać, jeśli samemu się szuka pomocy i można się do nich zwrócić i też opowiedzieć o swoich problemach i jakoś poradzić się w jakiś sposób. W ogóle jak się dzisiaj wrzuci te hasła w internet, to się pojawia szereg różnych dróg, możliwości, nie? Więc mam nadzieję, że jeśli będzie, wydaje mi się, że przez ostatnie 2-3 lata udało się zasiać ten temat w ogóle znacznie szerzej w debacie publicznej. Na pewno nie chodzi teraz o to, żeby ciągle powtarzać, że jest beznadziejnie i wszystko upada. Ja gdzieś tam na własny użytek pewnie to trochę robię, ale może będzie tak, może się uda zrobić, że jeśli już będziemy jako dziennikarze po prostu pokazywać tę historię, no to ciągle mam nadzieję, że ktoś w końcu na serio potraktuje ten temat jako kluczowy. Muszę powiedzieć, że pomimo tego, co powiedziałem o telefonie zaufania, to dzisiejsi rządzący też rozumieją ten problem i jakby też jest jakby projekt dofinansowania psychiatrii dziecięcej i pewnej reformy, która jest bardzo słuszna, więc myślę, że już się udało dużo zrobić i że może efektem tego mówienia o tym, że jest fatalnie, stanie się to, co starałem się powiedzieć o tych sprawach beznadziejnych, czyli że z tej beznadziejności przeskoczymy tam o kilka leveli wyżej w ciągu, mam nadzieję, najbliższych 10, 15, 20 lat. Właśnie jeśli dobrze pamiętam, to na początku naszej rozmowy mówiłeś, że ta sytuacja już z beznadziejnej stała się bardzo zła, wciąż zła, ale jednak. Mam wrażenie, że właśnie dzięki dziennikarzom ten temat w pewien sposób wypłynął i od kilku lat jest poruszany. Czy w takim razie zajmując się tym, czujesz, że twoja praca ma sens, że może właśnie dzięki takim sytuacjom dociera do ciebie, że to, co robisz, jest ważne i potrzebne? Tak. Krótko, konkretnie. Dziękuję za odpowiedź. A do kogo właściwie chciałbyś dotrzeć? Do rodziców dzieci, do samych dzieci, do władz, do nauczycieli, może do wszystkich razem? Do władz najbardziej, wiesz, bo... Ja nie mam takiego poczucia, że tekstami przeprowadzę jakąś rewolucję moralną w Polsce i że od tego czasu wszyscy rodzice będą najlepszymi rodzicami, że wiecie, jak się rodzice będą rozwodzić, to wszystko będzie przeprowadzane w ten sposób, żeby nie obciążało psychicznie dzieci. Jakoś nie za bardzo wierzę tu w swoją misję. Myślę, wydaje, że i tak będzie dużo niefajnych sytuacji, kwasów, zachowań rodziców czy opiekunów, takich, których nie powinno być. Wydaje mi się też, że jeśli się też nie, ze szkołą jest ciekawe, no bo jeśli pytasz o to, no bo są dwie podstawowe areny życia młodego człowieka czy dziecka, nie? Szkoła i dom. No to jeśli chodzi o dom, no to ja tutaj nie widzę, żebym coś zmienił, ale mam nadzieję, że oczywiście dzięki tej dyskusji w ogóle o tym, że to jest istotne, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na temat emocji, to mam nadzieję, że chociażby przez sam fakt opowiadania tych historii, to może to, myślę, że rodzice czytają i być może, że jest trochę takich rodziców, którzy wrócą do domu i mówiąc tak oczywiście spłycając bardzo ten temat, bardzo, bardzo i skracając teraz, tam nie zapytają tylko, czy była trójka, czy czwórka, tylko jak się czułeś dzisiaj w szkole, nie? I może dzięki temu się dowiedzą rzeczy, które się działy w życiu ich dziecka od wielu, wielu tygodni, miesięcy czy lat, o których kompletnie nie wiedzieli, bo nie zapytali nigdy o emocje, nie? Niezależnie od wielkiej wiary w szkołę, w której jesteśmy, która jakby jest już przykładem szkoły, która jest taką szkołą, którą ja bym sobie życzył, żeby w ogóle było takie myślenie o szkole w przyszłości, no to widzę u obecnie rządzących trend przeciwny, tak? Nie widzę chęci, widzę same złe rzeczy, które przynajmniej w mojej skromnej opinii, tak? Ja uważam, że dzisiaj kierunek wyznaczany przez rządzących dla szkoły w Polsce jest bardzo zły, jest absolutnie kolizyjny wobec nowoczesności i wobec empatii, wobec tego, co naprawdę się dzieje dzisiaj na świecie i w Polsce i w naszych głowach, nie? Natomiast myślę, że kiedyś będzie taka szkoła, każda w Polsce może się to zdarzyć, bo myślę, że coraz więcej osób rozumie, że tak powinno być, która nie będzie się wstydzić rozmawiać o emocjach, która będzie w mniejszym stopniu rozmową o właśnie o tych ocenach, chociaż też pewnie oceny zostaną, ale żeby była
żeby to była szkoła, która się nie wstydzi zapytania tego, jak się uczeń czuje, nie? Co się z nim dzieje, co w nim tkwi, co się kryje być może za jego niezbyt nieuśmiechniętą miną po raz, wiecie, siódmy dzień z rzędu, nie? Natomiast to zostawiam na boku, bo ja się za bardzo tym nie zajmuję. Jakoś mnie to ciekawi jak każdego, ale ja się za bardzo tym nie zajmuję. Ja bardziej uważam, że akurat mój taki wycineczek tej pracy to jest taki, że wydaje mi się, że te teksty, które napisałem do tej pory, były dosyć mocnym uderzeniem takim też dla... Ja chciałem wzbudzić poczucie wstydu u polityków. W tym tekście Miłość w czasach zarazy nie tylko w zakresie, psychiatrii dziecięcej, ale także z traktowania osób LGBT i trans. I po prostu wydawało mi się, że po takich tekstach to może politycy już niezależnie jakie tam mają poglądy czy coś, to stwierdzą, że skoro takie rzeczy się dzieją, to może warto jednak, wiecie, pewne 2 miliardy złotych przeznaczyć na psychiatrię, a nie tam, gdzie są przeznaczone. Dobrze, skończył nam się czas. Ale oczywiście więc... dalej są 2 miliardy tam, gdzie były. Więc się nie udało. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję. Też za ten pozytywny akcent na koniec. Jakieś brawa myślę, że się przydadzą. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów na przyszłość.